Nim rozpoczniemy obrady, pozwólcie Państwo, że serdecznie przywitam w sposób szczególny obecnego wśród nas pana pułkownika Tomasza Biedziaka, dowódcę 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Witamy serdecznie. Za chwilę poproszę pana pułkownika o zabranie głosu. Dla porządku tylko informuję, że po wystąpieniu pana pułkownika nie przewidujemy dyskusji i po krótkiej przerwie rozpoczniemy obrady. Dziękuję panu pułkownikowi, że znalazł czas i przyjął zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Oddaję panu pułkownikowi głos. Zapraszam do mównicy. Dzień dobry, pułkownik Tomasz Biedziak, dowódca brygady od 4 sierpnia tego roku. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Rady Miasta. Szanowni Państwo, chciałbym krótko się przedstawić. Jestem typowym poznaniakiem, urodzonym w okolicach Poznania, w Szamotułach. Całe swoje dzieciństwo spędziłem w tamtym rejonie. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. Jestem takim trochę ewenementem, ponieważ po 7 latach służby w logistyce moi przełożeni stwierdzili, że marnuje się tam, że trzeba mnie przesunąć do jednostek operacyjnych i zająć się dowodzeniem. Oprócz szkoły w Poznaniu, szkoły kwatermistrzowskiej, ukończyłem Akademię Obrony Narodowej, Akademię Sztuki Wojennej. Jestem również absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Prawa i Administracji. No i tak na nauce, w szkołach, w uczelniach, na kursach w Polsce i za granicą na 33 lata służby spędziłem 21 lat. Moja kariera wojskowa to najpierw 17 pułk, potem 17 brygada zmechanizowana w Międzyrzeczu, następnie 10 brygada kawalerii pancernej, potem dowództwo 16 dywizji i ze stanowiska szefa sztabu dywizji trafiłem tutaj do Bartoszyc jako dowódca brygady. Mam też za sobą przeszłość bojową. Brałem udział w 2 misjach w Iraku, w 4 misjach w Afganistanie, za każdym razem jako dowódca zgrupowania bojowego, więc jestem takim bardziej dowódcą polowym niż oficerem sztabowym. Kilka słów może tak o brygadzie. W tej chwili 20. Brygada ma przed sobą potężne wyzwanie z tego względu, że zostały uwolnione etaty. Brygada się rozrasta zarówno tutaj w Bartoszycach, jak i w Morągu. Za chwilę przejmiemy kolejny garnizon, to jest Ostróda, gdzie też będzie lokowanych około 1000 żołnierzy brygady. Na tych żołnierzy oczywiście czekamy z tego względu, że nie będziemy uszczuplać potencjału Bartoszyc i Moronga, natomiast będziemy nabierali chętnych do służby wojskowej z rejonów Ostródy i Ławy i tam, że chcemy, żeby żołnierze służyli. Moją ideą jest to, żeby żołnierze służyli terytorialnie, czyli mieszkańcy ziemi bartoszyckiej i okolic tutaj w Bartoszycach, Morąg w Morągu i Ostróda i Ława tam, żeby mieli jak najwięcej możliwości przebywania z sobą, z rodzinami, ze swoim społeczeństwem. Też moją ideą jest to, co zresztą powiedziałem, kiedy obejmowałem stanowisko, żeby obydwa garnizony w tej chwili wychodziły do społeczeństwa. Nie mam zamiaru zamykać się w koszarach. Wszelkie uroczystości wojskowe, państwowe będą realizowane wspólnie z państwem na terenie miasta, gminy, powiatu, Bartoszyce i Morąg. Przysięgi wojskowe, uroczystości państwowe, wojskowe, wychodzimy ze wszystkim na zewnątrz. Jesteśmy też gotowi na wnioski czy samorządów, czy szkół, uczelni, na wspólne eventy, które będą organizowane tutaj w mieście, w powiecie bartoszyckim i morąskim. Jest też wyzwanie dla państwa, jeśli mogę tak powiedzieć, z tego względu, że coraz więcej żołnierzy będziemy mieli tutaj w Bartoszycach. Już od 2 listopada etat
etat, stan etatowy, stan osobowy tutaj brygady w Bartoszycach zwiększy się o ponad 100 żołnierzy. Na dzień dzisiejszy mamy potrzebę zabezpieczenia mieszkań już dla 86 żołnierzy i ich rodzin i te potrzeby nasze będą cały czas rosły. Także ja myślę, że jeżeli kiedyś spotkamy się i porozmawiamy na temat miejsca, gdzie można by budować bloki dla żołnierzy, będzie to obopólna, może nie przyjemność, ale taka jakaś szansa do rozwoju miasta i dla was i dla nas jako jednostki wojskowej. No i kolejnym takim wyzwaniem dla nas to jest wprowadzanie nowego sprzętu. To, o czym państwo słyszycie w mediach, że coraz więcej tego nowego sprzętu będzie wprowadzane. Pierwszy sprzęt dla nas już płynie z Korei. Za półtora miesiąca będziemy go odbierać w porcie w Gdańsku. Pierwsi żołnierze z Bartoszyc i z Morąga wylatują na szkolenia do Korei, więc będziemy mieli naprawdę profesjonalnych żołnierzy przygotowanych i sprzęt praktycznie XXI wieku z takim małym plusikiem. I to wszystko chyba, co chciałbym powiedzieć na swój temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu pułkownikowi. Jestem przekonany, że współpraca naszego samorządu z 20. Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną będzie przebiegała wzorowo, szczególnie w trudnych czasach i w tych sprawach, na które tutaj zwrócił uwagę pan pułkownik. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, teraz ogłoszę powiedzmy 10 minut przerwy do godziny 11.20. Się spotykamy na sali sesyjnej. Przerwa do godziny 11.20. Otwieram 58. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listu obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 20 radnych. Nieobecny radny usprawiedliwił swoją nieobecność. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana skarbnika, pana sekretarza. Witam prezesów spółek, dyrektorów zakładów, witam dyrektorów szkół, przedszkoli oraz wszystkich państwa obecnych na dzisiejszej sesji, w tym media. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali w przypisanym w statucie terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty i przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 57. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do wymienionego protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół przez Radę Miasta został przyjęty bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Oddaję głos panu burmistrzowi, panu Krzysztofowi Hećman. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 29 września do 26 października. Wydział inwestycyjny. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Modernizacja oświetlenia ulicy Mierosławskiego i Parku Elżbiety, budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej, dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 do wymagań w zakresie przeciwpożarowym wraz z adaptacją na szkołę muzyczną, termomodernizacja budynku zespołu przedszkoli nr 1, przedszkole nr 6. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 6. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Majowej. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetargi. Na najem garażu położonego przy ulicy Korczaka w Bartoszycach, garaż został wynajęty. Na dzierżawę stanowisk położonych przy cmentarzach komunalnych przy ulicy Kęczyńskiej i ulicy Leśnej w Bartoszycach pod lokalizację stoisk handlowych w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Wydzierżawiono łącznie 20 stanowisk.
Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino nr 7 w Bartoszycach, na zbycie udziału w nieruchomości położonej przy ulicy nad Łyną 15 w Bartoszycach. Przetargi odbędą się 30 listopada bieżącego roku. Sporządzono wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na następny rok. Zgodnie z zasadami wynajmowania lokali wykazy zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wydział Techniczno-Komunalny. W odpowiedzi na wnioski radnych z poprzedniej sesji Rady Miasta z dnia 29 września odnowiono część przystanków komunikacji miejskiej wraz z uzupełnieniem rozkładów jazdy. Do projektu budżetu miasta na 2023 rok zgłoszono wykonanie wiat przystankowych dla podróżnych na Placu Dworcowym. Wymieniono tablicę informacyjną na cmentarzu przy ulicy Kęczyńskiej, łącznie z regulaminem cmentarza. Zlikwidowano stary śmietnik przy ulicy Wolskiego. Zlecono dla Zakładu Usług Komunalnych rozbiórkę drewnianej konstrukcji toru rowerowego przy Placu Zabaw, ulica Bohaterów Warszawy. Przeprowadzono przegląd obszaru i granic aglomeracji miasta Bartoszyce na lata 2023-2024. Wystąpiono z wezwaniem do firmy Elektra Spółka Akcyjna o zapłatę należnych kar umownych za niewykonanie umowy sprzedaży energii elektrycznej w 2022 roku na kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Dokonano przeglądu okresowego 7 separatorów. Przeprowadzono 89 kontroli prawidłowości segregacji odpadów komunalnych. Na podstawie decyzji starosty Bartoszyckiego zlecono nasadzenia 45 drzew. Zlecono wykonanie cięć technicznych drzew w parku przy ulicy Bohaterów Warszawy, przy Kortach. Zieleń miejska. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o zwiększenie dotacji celowej z 20 tysięcy do 32 tysięcy złotych na letnie utrzymanie rond wojewódzkich, to jest ronda 20 Brygady oraz ronda Świętego Brunona. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z programu Czyste Powietrze zakupiono dwa pyłomierze ROLAP, tablicę ogłoszeniową do celów informacyjnych programu. Poniesiono koszty, były niezbędne do realizacji warunków porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowano materiały edukacyjne programu Czyste Powietrze do publikacji Gazety Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. Skoszono trawniki, odchwaszczono krawężniki przy drogach dojazdowych do cmentarzy, przy ulicy Kęczyńskiej, Marii Konopnickiej oraz Leśnej. Przed Świętem Zmarłych ulice te zostaną zamiecione. Ponadto odchwaszczono krawężniki przy ulicach Jagiellończyka, Młynarskiej, Wybrzeża, Ogrodowej, nad Łyną, Mierosławskiego, Dąbrowskiego. Rozstrzygnięto przetarg zamówienia publicznego i pozyskania środków zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Wybrana została oferta przedsiębiorstwa transportowo-sprzętowego budownictwa Pyzak, Anna Pyzak z Izbarka Warmińskiego na kwotę 27 895 749 zł 17 groszy brutto. I proszę Państwa, tu uwaga, dosłownie z dnia wczorajszego zostały uzupełnione dokumenty w zakresie ubezpieczenia ze strony wykonawcy i jutro ta bardzo ważna inwestycja będzie miała swój pierwszy krok, podpisanie umowy z wykonawcą. Zakończono etap składania ofert przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Bartoszyce, trwa ocena ofert. Zakończono etap składania ofert w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Postępowanie unieważniono, nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono zaproszenie do złożenia wniosku w procedurze wyboru wykonawców w trybie bezpośredniego powierzenia zgodnie z artykułem 22 ust. 1 punkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze, na którym Gmina Miejska Bartoszyce pełni funkcję organizatora transportu w latach 23-26. Termin składania wniosków do 2 listopada tego roku. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, termin składania ofert do 3 listopada 2022 roku. Otrzymano dofinansowanie w ramach programu Dostępny Samorząd, granty 100% kosztów na poprawę dostępności w budynku Urzędu Miasta w Bartoszycach. Wydział Spraw Społecznych i Współpracy i Rozwoju. Przygotowano 7 pozwoleń na organizację imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym oraz działań z zakresu profilaktyki zdrowia. Zorganizowano 3 wizyty mamobusów. Badaniami profilaktycznymi objętych zostało ponad 120 mieszkanek naszego miasta.
Ogłoszono konkurs dotacyjny ofert na zapewnienie tymczasowego schronienia poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz realizację usług kąpielowych i indywidualnej dezynsekcji na lata 2023-2027. Ofertę można składać do 15 listopada. Bartoszyckie Centrum Informacji gościło trzy wycieczki, które zwiedzały Bramę Lidzbarską oraz poznały historię naszego miasta. Trwa proces e-certyfikacji informacji turystycznej. Ogłoszono konkursy na kokardę narodową 2022 oraz konkurs plastyczny tam, gdzie powiewa flaga biało-czerwona. Prace należy składać w wydziale do 2 listopada. Przystąpiono do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 2022-2023. Trwa weryfikacja szkół, które zgłosiły swój akces. Przygotowano projekt programu współpracy z NGO na rok 2023. Dokument jest w trakcie konsultacji społecznych i zostanie przedstawiony na listopadowej sesji Rady Miasta Bartoszyce. Wydział do 14 listopada oczekuje na propozycję kandydatur do corocznego konkursu Wolontariusz Roku zgłaszanymi przez środowiska pozarządowe oraz instytucje podległe Urzędowi Miasta. Kierownik Wydziału uczestniczył w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Aktywny Senior, Potencjałem w Armii Mazur oraz Forum Pełnomocników do Spraw Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy Wydziału byli zaangażowani w działania dotyczące udzielenia wsparcia miastu partnerskiemu Berezne na Ukrainie. Zakres prac obejmował przeprowadzenie rozmów ze stroną ukraińską celem uzyskania informacji na temat najpilniejszych potrzeb, następnie formalnego przekazania materiałów i środków technicznych służących zabezpieczeniu działań tamtejszych służb ratowniczych. Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się 5 października 2022 roku w Suwałkach z rąk burmistrza Bartoszyc Piotra Petrykowskiego, sekretarza miasta Roberta Pająka dla ukraińskich kierowców, którzy dostarczyli go przedstawicielom miasta Berezne. Pracownicy Wydziału wsparli organizację zawodów MNTB na Zamkowej Górze w Bartoszycach. Wydarzenie było realizowane w ramach dotacji z Gminy Miejskiej Bartoszyce. Pracownicy Wydziału opracowali nowy numer bezpłatnego biuletynu informacyjnego Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. W wydaniu znalazł się m.in. wykaz działań podjętych przez Zakład Gospodarki odpadami mającym na celu upiększenie miasta, informacje odnośnie trwających i zakończonych inwestycji w mieście, relacje z wydarzeń sportowych oraz społeczno-kulturalnych wraz z zapowiedzią kolejnych, które będą odbywać się w najbliższym czasie w Bartoszycach. Wydział wsparł uroczystość 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żaromskiego. Pracownicy w ramach wsparcia opracowali projekt ścianki promującej wydarzenie oraz zlecili jej wykonanie. Pracownicy Wydziału opracowali projekt kalendarza na 2023 rok, którego mottem będzie hasło Trzy kultury, wiele pokoleń. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki i uzależnień. Przeprowadzono monitoring 10 procedur niebieskiej karty, w wyniku czego 7 zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem zrealizowania założonych zadań. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 14 osób. Celem kontynuacji zadania z ubiegłego roku rozpoczęto wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego dla młodzieży Archipelag Skarbów. Program zrealizowany będzie wśród uczniów klas 8 szkół podstawowych. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W okresie od 23 września do 20 października urząd zarejestrował 46 aktów urodzeń i 34 akty zgonu. Nadano 2 numery obywatelom Ukrainy, numery PESEL. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 104 wykroczenia, w tym 74 porządkowe i 30 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 38 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano dokumenty powiatowej policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku przeprowadzonych czynności dla 3 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 24 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenie miejsca do tego nieprzeznaczonych, prowadzone wobec nich postępowania wyjaśniające. 4 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Zarejestrowano 5 przypadków braku umowy na wywóz nieczystości. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne w postaci mandatów.
W wyżej minionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, soboty w godzinach 8.16, w sumie 38 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację oraz osób, przepraszam, bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 8 osób, z których 4 udało się przekonać do zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Strażnicy każdorazowo zachęcają osoby bezdomne do zamieszkania w schronisku lub chociaż skorzystania z kąpieli i wymiany odzieży. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano remont cząstkowy fragmentu drogi gruntowej od ulicy Kęczyńskiej do osiedla Wawrzyny. Dokonano naprawy bariery ochronnej przy Rondzie Solidarności oraz urządzeń treningowych, a także ogrodzenia na tak zwanej osie przy ulicy Wajdy. Udzielono pomocy przy organizacji zawodów kolarskich MTB na Górze Zamkowej. Wykonano montaż gablot ogłoszeniowych ulica Bohaterów Monte Cassino, cmentarz komunalny ulica Kęczyńska. Wykonano wymienione listy drewniane w ławkach na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej, demontaż zraszaczy ulica Kęczyńska oraz fontany przy placu zabaw przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Urządzono dwie mogiły na cmentarzu komunalnym ulica Kęczyńska, między innymi poprzez oznaczenie miejsc pochówku kostką polbrukową żołnierzy Polski 1945 roku i ofiar cywilnych z roku też 1945. Wykonano pierwszy etap utwardzenia miejsc parkingowych oraz placu manewrowego i postojowego dla autobusu komunikacji miejskiej przed bramą dolną cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej. Uporządkowano tereny wokół cmentarzy komunalnych. W ramach zasądzonych kar przy pracach porządkowych i gospodarczych na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowała jedna osoba, przepracowując 20 roboczo godzin. Zespół administracyjny oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zostało nagrodzonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, a 7 nauczycieli otrzymało nagrody burmistrza. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bartoszyce dyrektorzy dysponują pulą 80%, a burmistrz 20% środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli. Złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań wynikających w związku z utworzeniem szkoły muzycznej. Rozpatrzono pozytywnie 201 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Obecnie trwa wydawanie i rozliczanie decyzji. Przyznane stypendia za okres wrzesień-grudzień 2022 roku należy rozliczyć do 15 grudnia tego roku. Wysokość stypendium to 248 zł miesięcznie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się 6 spotkań z udziałem sprawców oraz 6 spotkań z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 54 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali z bieżącej oferty placówki, w tym m.in. z zadań rekondzielniczych, usprawniających, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej. W ramach ustawy o dodatku osłonowym od stycznia bieżącego roku przyjęto łącznie 3772 wnioski o przyznanie świadczenia. Łącznie wypłacono 1 773 200 zł dla 3333 gospodarstw domowych. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym od dnia 17 sierpnia przyjęto łącznie 985 wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 zł. Wypłacono łącznie 846 tysięcy zł dla 282 gospodarstw domowych. W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 23 września przyjęto 160 wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca do chwili obecnej przyjęto 126 wniosków dotyczących 223 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, w oparciu o które wypłacono 66 tysięcy zł na rzecz 220 osób. Pokryto koszty obiadów dla dzieci obywateli Ukrainy, aktualnie to jest 21 dzieci. Przyjęto 52 wnioski o ustalenie praw do świadczeń rodzinnych dla 96 dzieci, w oparciu o które na rzecz 52 dzieci wypłacono 32 590 zł. Przyjęto 143 wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wypłacono łącznie 531 tysięcy zł. W pracach społecznie użytecznych na terenie ośrodka uczestniczą obecnie 3 osoby. Kobiety wykonują prace porządkowe, a mężczyzna prace remontowo-konserwatorskie. Odbyło się 5 spotkań w charakterze stałym zorganizowanym przez m.in. Stowarzyszenie Diabetyków oraz Klub Seniora.
Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach działalności merytorycznej praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planów wspierającego, aktywizującego. Dodatkowo uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz praktycznych umiejętności mieli możliwość wzięcia udziału w podejmowanych inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, m.in. w 5. powiatowych zawodach sportowo-rekreacyjnych osób niepełnosprawnych, 14. turnieju tenisa stołowego Pucha Prezesa Stowarzyszenia Jesteśmy Razem w Głowie Oweckim, Dniu Gier Planszowych i 27. terenowej olimpiadzie osób niepełnosprawnych w Lubawie, gdzie zajęli 2. miejsce. Proszę Państwa, to wszystko, jeśli chodzi o informację. Do informacji został załączony wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Podjęto 22 zarządzenia. Pozwolę sobie, ponieważ radni mają szczegółowe informacje, ich bezpośrednio odczytywać. Natomiast na koniec mam ważny komunikat. Proszę Państwa, Urząd Miasta Bartoszyce zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego. Orzech, groszek, miał. W ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment przez gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce, w której wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 11 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości pierwsza transza 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku, druga transza 1,5 tony węgla od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Deklarację na zakup preferencyjny węgla można złożyć w formie pisemnej według załączonego wzoru bądź drogą elektroniczną na adres urząd.miasto@bartoszyce.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 3 listopada. Godzina 14 w Urzędzie Miasta Bartoszyce, pokój numer 15, sekretariat. Informacje pod numerami telefonów 89 762 9847, 89 762 9846 w godzinach od 8 do 12. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Czy są pytania w związku z przedłożoną informacją? Pierwszy był pan Karol Kapuściński, proszę, później pan Tadeusz Azarowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Mam tutaj kilka pytań, ale myślę, że króciutko będzie to sformułowane. Dobrze. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Widzimy tutaj w informacji, że wydzierżawiono łącznie 20 stanowisk handlowych tam do prowadzenia tutaj sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Chciałbym się dowiedzieć, czy to są wszystkie zgłoszone do wydzierżawienia stanowiska, czy było ich więcej i o ile więcej? Następne moje pytanie brzmi odnośnie tutaj w dziale Zieleń Miejska. Widzimy tutaj, że z programu Czyste Powietrze zakupiono 2 pyłomierze, rolapy, tablicę ogłoszeniową, i inne rzeczy. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie będą rozmieszczone te pyłomierze i gdzie będzie możliwość sprawdzenia wyników pomiarów, czy w jakiej formie będzie to prezentowane, te wyniki pomiarów. I mam jeszcze tutaj jedno pytanie. Kolejne pytanie, przepraszam, o zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. W pierwszym punkcie widzimy, że rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego. Czy zostanie zaprezentowany, nie wiem, może dzisiaj, może niebawem, projekt tej przebudowy tego placu dla nas, dla mieszkańców tutaj, żebyśmy widzieli, jak to może wyglądać w przyszłości. W punkcie czwartym widzimy, że będzie świadczona, ogłoszono zaproszenie do złożenia wniosku w procedurze wyboru wykonawców w trybie powierzenia
bezpośredniego powierzenia zgodnie tam z artykułem o transporcie publicznym świadczenia usług przewozowych. Chciałbym tutaj doprecyzować, czy w tym przetargu było uwzględnione to, czy komunikacja zbiorowa będzie wyposażona w klimatyzację w pojazdach. I jeszcze pytanie odnośnie tutaj zakładu usług komunalnych. Znaczy tutaj może burmistrz odpowie, nie tyle zakład usług komunalnych. Widzimy tutaj w szóstym punkcie informację, że będzie demontaż fontanny przy placu zabaw ulicy Bohaterów Monte Cassino. Chciałbym się zapytać, czy ta fontanna po prostu przestała działać, czy z jakiego powodu będzie ten demontaż? I w wykazie zarządzeń burmistrza widzimy informację, zarządzenie numer 200/2022 z 4 października o możliwości korzystania z i profitach dla posiadaczy warmińsko-mazurskiej karty seniora. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest lista umieszczona, bo nie wiem. Może jest, gdzie jest lista profitów albo możliwości, gdzie można wykorzystać w Bartoszycach kartę seniora, warmińsko-mazurską kartę seniora. Dziękuję za tę możliwość. Dziękuję. W związku z tym, że to jest kilka pytań, tak panie burmistrzu, odniesie się pan, czy następnych pan chce wysłuchać pytań? Nie, to może na bieżąco. Na bieżąco, proszę. Pan przewodniczący pozwoli taką formułę, dzisiaj byśmy przyjęli, tak? Kilka pytań i kilka odpowiedzi. Jeśli chodzi o stanowiska do spraw świąt i tego przetargu, jest koleżanka Własiuk? Bardzo proszę, pani kierownik, żeby pani poinformowała o szczegółach, ile było zgłoszeń, jak zostały te miejsca zadysponowana. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, do przetargu wyznaczyliśmy 34 stanowiska przy cmentarzach. No tutaj jak widać były dwa przetargi, w pierwszym 18 i dwa jeszcze drugi termin był, więc osoby, które tam chciały sobie jeszcze dokupić tak jakby to stanowisko, mogły uczestniczyć. Także mamy jeszcze po prostu zapas, zawsze robimy trochę więcej, żeby był wybór nawet w tych stanowisk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Połomierze, ja mam tylko taką ogólną wiedzę, one zostały zakupione, one chyba są przenośne i będą sprawdzane w różnych częściach miasta, natężenia w zakresie tego pyłu, ale ponieważ dzisiaj pracownik jest do spraw zieleni nieobecny, więc przekażemy panu też informację, panie radny, w sposób pisemny. Jeśli chodzi o Bad Westerplatte, to jest to no, ze zrozumiałych względów bardzo ważna informacja i potrzeba tutaj i opinii naszej wspólnej, jeśli chodzi o realizację. Ten projekt został wykonany, będzie podpisana umowa i po podpisaniu umowy ufam, że zostanie państwu zaprezentowane, rozwiązane. Oni wcześniej już, pan burmistrz w czasie różnych spotkań wspominał i publicznych i takich w węższym gronie, przekażemy tą informację dotyczącą całości koncepcji wraz z rozwiązaniami szczegółowymi. W zakresie transportu publicznego bardzo bym poprosił koleżankę Poddenek, jest na sali, żeby przekazała kilka istotnych kwestii dotyczących szczególnie zmian, które zostały wprowadzone w tym nowym wniosku w zapytaniu przetargowym, jeśli chodzi o realizację tego zadania. Szanowni państwo, wybór operatora komunikacji miejskiej przebiega nie zgodnie z zamówieniami publicznymi, nie z ustawą, tylko zgodnie z ustawą o transporcie publicznym. Oczywiście jest tam zapis odnośnie klimatyzacji, wentylacji, wszystkich udogodnień, które będą i dla pasażerów, i wymogiem dla potencjalnego wykonawcy. Dziękuję serdecznie. W zakresie zakładu usług komunalnych ten demontaż, jest pan kierownik, to może opiszę szczegółowo, bo to dotyczy raczej zabezpieczenia na okres jesienno-zimowy, ale tak, proszę bardzo, pan kierownik Wydziału Czesław Sekita, proszę uprzejmie, jakie tam są prace przewidziane dokładnie, żeby nie było wątpliwości. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ten demontaż polega na tym, że jak co roku na zimę demontujemy pompy z tej fontanny i te pompy są przechowane, tak, po prostu zabezpieczone w zakładzie usług komunalnych z tego powodu, żeby zima, wilgoć, woda po prostu tych pomp nie uszkodziły, bo te pompy pracują w sposób w formule zanurzeniowej, dlatego muszą być zdemontowane. Tak to się ogólnie określa, demontaż, tak? Tak. Pozostałe części, pozostała fontanna pozostała na miejscu. Pozostaje ten, tak?
fundament fundamentalny pozostaje, tak, natomiast to tylko elementy ruchome, tak żeby zabezpieczyć przed jakąkolwiek. No tak, to prawda, że mógłby być bardziej precyzyjny, że to nie demontaż jest fontanny, a tylko zabezpieczenie na okres ten jesienno-zimowy elementów właściwych. Jeśli chodzi o kartę seniora, czy pani Marta Szuter chciałaby kilka zdań dla państwa przekazać właśnie, gdzie tę informację można znaleźć, jak, w zarysie, jakie obejmuje ulgi, jakie preferencje? Szanowni państwo, jeśli chodzi o kartę seniora, to na stronie oficjalnym portalu Urzędu Miasta, czyli www.bartoszyce.pl, jest zakładka po prawej stronie karta seniora i tam jest i regulamin, jeśli chodzi o preferencje odnośnie tej karty, jak i lista partnerów, którzy w tym projekcie uczestniczą. Jeśli chodzi o te ostatnie zarządzenie pana burmistrza w tym temacie, to czekamy jeszcze na Olsztyn, żeby potwierdzili zgodę na te zniżki, ale my już możemy z tego korzystać. Czekam tylko na oficjalne potwierdzenie. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy panie Karolu to wszystko? Dziękuję. Pan radny Nazarewicz, proszę, a później pan radny Puszko. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, dotyczy dystrybucji węgla dla mieszkańców Bartoszyc. Jaki podmiot został wyznaczony i w którym to miejscu mają odbierać? I po prostu, żeby mogli mieszkańcy spokojnie, swobodnie kupić ten węgiel. Dziękuję. Może od razu bym poprosił, ponieważ ja bym tym w okresie urlopowym kolegę sekretarza, który między innymi był wprowadzony w sprawę, jeśli chodzi o konsultacje i z wojewodą w tym zakresie i ma pewne informacje najbardziej istotne w tej sprawie. Szanowni państwo, to jest temat obowiązujący w całej Polsce, to jest temat, na który do końca nie wszyscy potrafimy na to odpowiedzieć. Nie mamy wyznaczonego punktu jeszcze, z nikim nie rozmawialiśmy. Nie zlecamy na razie, czekamy na, po prostu na ustawę. Nie będziemy działali według projektu ustawy, bo do końca nie wiemy, jakie będą konkretne zapisy. Już niektórzy odpowiadają karnie za to, że wykonali polecenia wojewody, mają sprawy karne, były sugestie, chodzi o przekazanie danych osobowych dla poczty i tak dalej. Także jak będzie ustawa podpisana zgodnie z procedurą, wtedy podejmiemy działania konkretne. Na razie realizujemy to, co wojewoda prosił. Zbieramy ilość chętnych, którzy by chcieli dokonać zakupu węgla, gdyż to, co pewną ogólną informację podaliśmy, opierając się na wniosku o ilości, na ilości wniosków złożonych o dodatki węglowe, przemnożyliśmy to przez pewien współczynnik i podaliśmy na razie około 1770 ton, że jesteśmy na razie na chwilę obecną tym zainteresowani. Bo wcale się może okazać, że w wyniku weryfikacji taka ilość nam nie będzie potrzebna. I tutaj, no tak przed chwilą, przed sesją sprawdzałem pewne informacje, to są ograniczenia, na przykład Senat przed chwilą zagłosował w całości za tą ustawą dotyczącą zakupu preferencyjnego węgla. Określił, poprawkę wrzucił, że zakup węgla dla samorządów to jest, żeby nie był dalszy, większa odległość niż 100 km od punktu dystrybucji. Dlatego są to, to jest płynne wszystko, dopiero jak powróci do Sejmu, zostanie podpisany przez prezydenta, wtedy będziemy wiedzieli, o czym faktycznie rozmawiamy, komu możemy to zlecić. I burmistrz podjął krótko jednoznaczną decyzję, że będziemy węgiel dystrybuować. Nie ma tego zagrożenia, że w ciągu 3 dni, bo to jest, ten zapis się nie zmienia, że w ciągu 3 dni gmina sąsiednia będzie dystrybuowała węgiel dla nas, dla mieszkańców Bartoszyc. Także burmistrz, w to wchodzimy jako miasto i będziemy dystrybuowali my jako jednostka, jako gmina miejska Bartoszyce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze chciał się uzupełnić, tak? Proszę. Panie burmistrzu, szanowna rado, ja uważam, że my jako miasto sami możemy dystrybuować ten węgiel. Chodzi o taką rzecz, że w Cowiku jest miejsce, tam przy kotłowni, tam gdzie jest plac złomowy, na tym miejscu może być ten węgiel. Jest waga, żeby zważyć węgiel,
który zostanie przywożony do miasta i oni mogą po prostu prowadzić sprzedaż. Także nie trzeba dodatkowych zatrudniać podmiotów i będzie, uważam, to wszystko czytelne i pod jakimś nadzorem. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, ja mam tutaj kilka pytań odnośnie działalności pana burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytanie pierwsze, gdyby dotyczy już pytania zadanego właśnie przez pana radnego Karola Kapuścińskiego, to będzie takie rozszerzenie właśnie tego pytania. Nie padło tutaj pytanie dotyczące kosztów zakupu dwóch pyłomierzy. Także chciałbym się dowiedzieć, jaki to jest koszt i czy to, ile tam miasto musiało dołożyć pieniążków, no bo to nas bardzo interesuje. To jest jedno pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy również działalności zieleni miejskiej, czyli tak, dotacja celowa na letnie utrzymanie rond wojewódzkich, no zwiększenie, te letnie utrzymanie to co to jest tam, koszenie tych roślinek, podlewanie, kwiatki, tak, to wszystko. Dobrze, a co z rondem na ulicy Sybiraków? Ja wiem, że ono należy do dróg krajowych, tak, to już jest zupełnie inna jak gdyby instytucja, bo tam na tym rondzie znajduje się godło też. Jest taka tablica informacyjna, że wojska napoleońskie właśnie tym szlakiem się poruszały i ona jest naprawdę w takim bardzo złym stanie, zardzewiała. Jeden z mieszkańców, Bartoszec, mnie już kiedyś o to prosił, żebym też w czasie sesji Rady Miasta zwrócił na to uwagę. Trzeba by było pismo wystosować, no bo my jako miasto nie możemy nic z tym zrobić, tak, bo to nie należy do nas, ale żeby oni wyrazili zgodę i dali nam pieniądze na odrestaurowanie tego znaku, no bo to jest nasz symbol narodowy, tak, godło Rzeczypospolitej i ono jest takie przyrdzewiałe. I ta tablica też jest w takim złym stanie, także prosiłbym, żeby to zostało wymienione, tak. To jest drugie pytanie. I jeszcze mam jedno pytanie dotyczące modernizacji oświetlenia w Parku Elżbiety. No tak dla mnie to dziwnie brzmi. Z tego co wiem, to te lampy dopiero zostały jakiś czas temu tam zamontowane. Ta modernizacja na czym polega? Że co, z tych nowych lamp coś zostało wymienionego, czy po prostu kolejne lampy zostały tutaj, że tak powiem, postawione, bo jakoś tak nie rozumiem po prostu tej informacji, zmodernizowano. Modernizuje się coś, co już ileś lat istnieje, tak, czy mógłbym uzyskać tutaj informacje. A i jeszcze wracając do tego oświetlenia, bo akurat tam się poruszam tym terenem, to przydałoby się tą ścieżkę też zmodernizować, już o tym też wielokrotnie mówiłem. Parku Elżbiety, tam przecież było to zawsze jest. Jak deszcz popada, są roztopy wiosenne, tam się po prostu nie da chodzić. Tam można by było jakieś zawody błotne organizować. Natomiast no, do spacerów to się nie nadaje kompletnie w tych okresach i trzeba by było w przyszłorocznym budżecie, jeżeli byłaby taka możliwość, a jeżeli nie, no to w jakichś innych programach pozyskać właśnie środki na budowę tam chodnika, tam powinna być ścieżka i rowerowa i powinien być też chodnik dla pieszych, żeby, tak jak jest w dużych miastach na przykład, no w Trójmieście jest fajna ścieżka wzdłuż morza, no u nas jest po prostu błoto, tak, po tym się nie da chodzić. Na to też, że tak powiem, o tym też prosili mnie, żebym, znaczy mieszkańcy Bartoszyc prosili mnie, żebym właśnie to, o tym też, ten temat, żebym też poruszył w czasie sesji. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeśli chodzi o zakup płomierzy, ja przypominam, że one były zakupione z tych środków, które otrzymaliśmy w ramach programu Czyste Powietrze, ale kolega skarbnik w tej chwili sprawdza, bo ja nie znam tej faktury, nie znam kosztów bezpośrednich, jakie ponieśliśmy. Już mamy? Na te płomierze? Tak. 2671. Za oba. Za oba? 2671 za oba. Sfinansowane z tego programu Czyste Powietrze. Czyli nie ze środków naszych.
Tak, ze środków naszych nie. Jeśli chodzi o zielenią dotacje, no to ważne jest to nowe porozumienie. Ja przypomnę, że to chodzi o takie całe kompleksowe, bo jest ronda, trzeba utrzymać w okresie jesienno-zimowych, przygotować je do nasadzeń roślinami jednorocznymi w okresie już późniejszym wiosna-lato. A więc to zwiększenie to pozwoli nam ładniej jeszcze i estetyczniej i zadbać o te ronda. Stąd z tablicą wracam do tego ronda. Ma pan w zupełności rację. Tu jest ten taki niezrozumiały na pewno dla wielu mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do Bartoszyc. Taka kwestia, że dwa ronda są, a to jest porozumienie, przypomnę, z Urzędem Marszałkowskim, bo w kompetencjach Zarządu Dróg Wojewódzkich są rondami zadbanymi, jest jakieś porozumienie, a dwa ronda nie. I one tak w ogóle odstają jakby jakością i funkcją swoją i estetyką zdecydowanie. Ja myślę, że trzeba w tym zakresie, wiem, że pan burmistrz zamierza nie tylko wobec tych rond, ale też utrzymania letniego tej ulicy, która przebiega tej drogi krajowej, podjąć jakieś działania tutaj, jeśli chodzi o porozumienie, jeśli chodzi o taką proste określenie jednego gospodarza w tym zakresie. I panie burmistrzu, jeszcze pan sekretarz dwa zdania na temat odnośnie rond. To już tak w temacie. Proszę. Szanowni Państwo, to wychodzi taka sytuacja, że człowiek jest chwilę nieobecny w urzędzie, a się dzieje. Podpisaliśmy porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich o zwiększeniu dofinansowania na przyszłe lata. Na Zarząd Dróg Wojewódzkich się wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania na rondę, utrzymanie dróg, to co mamy tam w umowie podpisaliśmy, to żeśmy robili. Rondo Sybiraków to przebiega przez drogę krajową i droga krajowa ma oddzielne przetargi na utrzymanie swoich dróg, także my tam nie możemy za bardzo w to ingerować. Odnośnie to, co pan burmistrz mówił odnośnie znaku, też była procedura robiona, szukaliśmy, że tak powiem, stawiającego znak historycznie. Nie wiadomo, czyje to jest, a jak nie wiadomo, czyje to jest, znajduje się w pasie drogowym, wychodzimy, że to jest dróg krajowych, w pasie drogowym ktoś kiedyś tam wyraził zgodę, ktoś użyczył, został postawiony, także ten temat nie został odłożony tak ad acta, temat jest na bieżąco monitorowany. Dziękuję. Dziękuję za uzupełnienie. Jeśli chodzi o lampy, to bardzo proszę o informację kierownika wydziału, który bezpośrednio... Nie ma pana sekity? Bardzo proszę. No jeśli chodzi o te o modernizację oświetlenia, kolego, czy coś tobie jest wiadome w tym zakresie? No bo... Drodzy państwo, to jest takie po prostu może rozszerzenie tematu związanego z tym całym zagadnieniem związanym z modernizacją oświetlenia, które przekazał pan burmistrz w swojej informacji. Dotyczy to modernizacji ulicy Mierosławskiego i przy okazji pan burmistrz wrzucił to, że to jak gdyby dotyczyło też modernizacyjnie Parku Elżbiety. W Parku Elżbiety oczywiście zostały wybudowane nowe oprawy, nowe słupy. Nie ma, nic nowego nie było tam dodawane. Tak? To jest po prostu jednym ciągiem pan burmistrz tylko tą informację przekazał. Tak? No tak. No to będziemy to mieli na uwadze. Pana ten wniosek, jeśli chodzi o przyszłe prace w 2023 roku w zakresie tych bieżących praw Zakładu Usług Komunalnych, będziemy to, zapisujemy to jako do realizacji, do takiego, do możliwości techniczno-finansowych przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Lidziński, później pani radna Zabowska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. W miesiącu październiku obchodziliśmy piękne święto Dnia Nauczyciela, Święto Oświaty i pan burmistrz również z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrody burmistrza. Wymienione jest tutaj 7 nagród burmistrza przydzielonych nauczycielom. Chciałbym zapytać, czy wnioski, które wpłynęły o przyznanie nagrody pana burmistrza, to było tylko te 7 wniosków, czy było ich więcej, a spośród nich wybrał pan burmistrz 7, dlatego że z niektórych szkół nauczyciele nie otrzymali nagród burmistrza, a jednocześnie nie dało się nie zauważyć, że wśród nagrodzonych nauczycieli nie było ani jednego dyrektora szkół bartoszyckich, ani przedszkoli. Jednocześnie pan starosta bartoszycki w tym samym czasie przyznał nagrody wszystkim dyrektorom swoich placówek oświatowych i szkół. Czy to jest tak, że pan burmistrz
nie przyznaje nagród dyrektorom, ponieważ rok temu sprawdziłem, również dyrektorzy nie otrzymali nagród, 2 lata temu również. Kiedy ostatni raz pan burmistrz przyznał nagrody dyrektorom szkół i dyrektorom przedszkoli? To znaczy, że dyrektorzy bartoszyccy gorzej pracują niż dyrektorzy powiatowi? Czy się mylę? Dziękuję. Proszę, pani radna Zabłocka. To proszę, Ewa, tak. Ja przepraszam, bo właśnie pan Marek Lidziński wyjął moje pytanie mi z ust po prostu. Ja chciałam tylko dodać właśnie po przeczytaniu tego, jestem bardzo zmartwiona tym, że od kilku lat nie ma dyrektorów wśród nagrodzonych, że cieszę się bardzo, że są nauczyciele, bo oni robią kawał dobrej roboty, ale nasi dyrektorzy naprawdę cudownie zarządzają szkołami. Dlatego nauczyciele mają możliwość, szkołami, przedszkolami oczywiście, nauczyciele mają możliwość też się rozwijania. W tak trudnym czasie pandemii, strajków, teraz naprawdę cały czas zmian oświatowych, oni są, no nie możemy przecież powiedzieć nic złego, bo i wyniki mamy niezłe w mieście i nie ma, jest rywalizacja między szkołami, ale ta pozytywna rywalizacja, bo walczą o sukcesy w szkołach. Nie możemy powiedzieć nic naprawdę złego, co by się działo w naszych szkołach. Nie słyszę o żadnych aferach jakichś, nie wiadomo jakich, co by się tutaj działo. No jak to się mówi, zwykłe szturchanki wśród uczniów, prawda? To jest naprawdę przykre, bo mnie już zaczynają pytać ludzie niezwiązani z oświatą, co się dzieje, że żaden dyrektor od lat nie otrzymuje nagrody. Także to jest takie, to jest bardzo bolące. Ja wiem, że szukamy oszczędności na oświacie, ale no nie kosztem pracy ludzi, którzy naprawdę zostawiają swoje serce. Pracują przy niskich dodatkach dyrektorskich, bo mamy naprawdę stosunkowo niskie dodatki dyrektorskie w stosunku do starostwa. Starostwo praktycznie co roku przyznaje nagrody dyrektorom, ale i gmina również. Także to jest takie przykre i bolące. To może jeszcze pani Elżbieta Zabocka, proszę. Ja jeszcze spuentuję poza tymi swoimi pytaniami, że powinno panu burmistrzowi dać do myślenia, ponieważ w tym roku na konkursach w 2 szkołach nikt się nie zgłosił. A więc jakaś przyczyna tego jest. To, co pani Ewa powiedziała, że są bardzo niskie dodatki dyrektorskie. Szanowni państwo, żeby było jasne, nauczyciel, który ma 5 nadliczbówek, a w naszym mieście naprawdę większość ma 5 nadliczbówek, zarabia w tej chwili chyba więcej od dyrektora. A więc myślę, że naprawdę należałoby przemyśleć to, żeby dyrektorów dowartościować, bo będziemy mieli problem za parę lat, bo nikt nie będzie chciał placówkami oświatowymi zarządzać. A mamy naprawdę wspaniałych dyrektorów i warto ich doceniać. To taka moja puenta na koniec tego wszystkiego. Natomiast moje pytania są takie. Pierwsze, chciałabym się dowiedzieć, ponieważ tego tutaj nie wyczytałam, co jest budowane przy ulicy Nowowiejskiego, tam w parku Elizabeth, znaczy góra parku Elizabeth. Góra, no nie Góra Zamkowa, bo Góra Zamkowa jest dalej, no ale w tym miejscu. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie, ponieważ widzę, że zlecono cięcie techniczne drzew w parku przy ulicy Bohaterów Warszawy. Chciałabym dopytać, ponieważ ja zgłaszałam problem mieszkańców mieszkających przy ulicy Krasickiego, którzy nad swoimi posesjami mają konary ogromnych drzew posadzonych wzdłuż płotu przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 1. Ponieważ niestety dyrekcja szkoły nie ma możliwości finansowych, żeby te drzewa przyciąć, czy też żeby w jakiś sposób je troszeczkę zmniejszyć, korony, to dlaczego nie zostały zlecone właśnie, jeżeli jest to naprawdę ogromny problem mieszkańców, którzy muszą tonami, no przesadzam tonami, ale kilogramami wynosić liście z własnych posesji. Także bardzo proszę, żeby zwrócić na to uwagę i takie zlecenie zrobić. Pomijam już to, że te drzewa oczywiście zabrały wszystkie soki z ogródków dla mieszkańców, ale to już tak naprawdę mieszkańcy powiedzieli, że już trudno, bo to akurat nie zwracają na to uwagi, ale te liście naprawdę są dla nich ogromnym problemem. Następne moje pytanie dotyczy
przetargu, który został na plac Westerplatte. Chciałabym się dowiedzieć, czy będzie sam plac Westerplatte robiony, czy też nasz piękny park zielony również będzie modernizowany i upiększany. To jest moje następne pytanie. I jeszcze jedno pytanie miałam, ale gdzieś mi uciekło. No nie, na razie dziękuję, bo uciekło mi gdzieś. Proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, w kompetencji każdego burmistrza leży przydzielenie tak zwanych nagród burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Byłem burmistrzem też kilka kadencji i podejmowałem różne decyzje w tym zakresie. Honorowałem dyrektorów także, ale także i tych, którzy byli wyjątkowymi nauczycielami w danym okresie czasu, z określonymi osiągnięciami zawodowymi, a w szczególności jeśli chodzi o wyniki młodzieży, a więc w różnych konkursach, czy też sportowych, czy konkursach wiedzy specjalistycznej, profesjonalnej, wynikającej z przedmiotów. Więc trudno mi w tej chwili jest odpowiedzieć na tą kwestię. Myślę, że jeżeli pan dyrektor Żydko chciałby przedstawić informację, ile było tych wniosków w tym zakresie, bo na pewno przygotowywał takie wstępną analizę do pana burmistrza, to bardzo bym poprosił o taką informację mówiącą o tym, jak to miało miejsce w tym roku, jeśli chodzi o Dzień Edukacji Narodowej. Tak, szanowni państwo, ponieważ wnioski są składane w Zespole Administracyjnym Oświaty, wobec tego tą wiedzę mam. Było w tym roku 9 wniosków. Z tych 9 wniosków 2 wnioski nie spełniły wymogów formalnych. Zostało 7 wniosków i jak wiem, na wszystkie te wnioski zostały przez burmistrza zrealizowane i zostało przyznane właśnie tym osobom 7 nagród. To jest... Ale co z dyrektorami? Było pytanie, padło od nauczycieli. No to jest jednak środowisko, które zgłasza jakiś problem niedocenienia i tu to jest niepokojące, bo burmistrz powinien jednak wziąć pod uwagę głosy nauczycieli, osób, które współpracują z dyrektorami. Na to pytanie ja nie jestem osobą władną odpowiadać. Nie decyduję w sprawach przyznawania nagród. Natomiast odpowiedziałem państwu, jeśli chodzi o ilość wniosków, jak to wygląda. Mogę tylko przypomnieć państwu, że kwestie nagród dla nauczycieli reguluje odpowiednia uchwała Rady Miasta i w niej są też podane organy, organizacje, które mogą składać wnioski o przyznanie nagrody. No między innymi macie państwo też ten przywilej, bo Komisja Oświaty jest też jednym z tych podmiotów, które mogą składać wnioski o przyznanie nagrody dyrektorowi. Dobrze. Momencik, momencik, ja widzę zgłoszenia. Chwileczkę, czy pan burmistrz tam jeszcze się ma do odpowiedzi. Więc w tym zakresie to jest taka na dzisiaj odpowiedź. Oczywiście państwo przecież macie uprawnienie i na komisji i na forum rady rozmawiać o tym z panem burmistrzem, który na pewno będzie do państwa dyspozycji w tym zakresie, jeśli będzie uzna, że w takiej, a nie w innej formule te wnioski zaakceptował i przedstawił je później jako już wnioski burmistrza miasta z tego. A to dlaczego komisja tego nie zgłosiła? Przepraszam, komisja dlaczego tego nie zgłosiła? Pani radna, ja bardzo proszę, bo zakłóca pani, nie pozwoli pani, że pan burmistrz udzieli odpowiedzi. Jeśli chodzi o pytania pani radnej Zabłockiej, budowa przy ulicy Nowowiejskiego, jest to w ramach małej architektury, taka aranżacja terenu, skweru i myślę, trzeba poczekać spokojnie do jej pełnej realizacji. Tam między innymi także jest wykonanie pewnej części światłowodowej, jeśli chodzi o część zabezpieczenia monitoringiem i tego skweru, i tego jeziorka popularnego w Bartoszycach Serduszka. A więc jest to takie kompleksowe rozwiązanie tego skweru i myślę, że to jest takie w ramach tych prac porządkujących różne skwery, różne parki, to co w tej chwili chcemy zrealizować w tej części miasta, także żeby ją ożywić. Żeby ożywić od strony takiej rekreacyjnej, od takiej strony powiedzmy będącej propozycją dla mieszkańców. Kwestia dotycząca cięcia technicznego drzew, ja nie wiem, czy to nie jest ta sprawa, o której pani już wspominała na poprzedniej sesji i była... Nie było na sesji, dlatego wspominam teraz. Ja przepraszam, ja tylko z panem rozmawiałam. Rozumiem i pani w tym zakresie składała też wniosek pisemny bodajże. I dostałam tylko wniosek, że drzewa nie nadają się. Zacytowano ustawę, którą łatwo przeczytać i dostałam odpowiedź, że drzewa nie nadają się do wycinki.
No niestety nie, bo są zdrowe i w tym zakresie nie możemy podjąć żadnych działań. Natomiast jeżeli będzie aż tak sprawa tego nadmiernego powiedzmy rozkwitu tych drzew i będzie możliwe od strony prawnej jakieś cięcie technologiczne w tym zakresie, no to myślę, że to można rozpatrzeć i można to w odpowiednim okresie z uwagi na dobro tych drzew zrealizować. Natomiast jeszcze jedna kwestia była, dotyczyła chyba... Przepraszam? Na przetarg Bochatów Westerplatte. Proszę Państwa, my Państwu przedstawimy kompleksową wizję tego całego rozwiązania od strony takiej koncepcyjnej i technicznej dokumentacji, bo to wszystko jest przyjęte i także w pewnej części i to niemałej jest przewidziany ten park miejski, że on będzie także uporządkowany w związku z całokształtem zagospodarowania tej części miasta i terenów wokół tego placu. Panie ja jeszcze przepraszam, bo ja jeszcze, tak naprawdę panie burmistrzu, ja przepraszam, ale nie dostałam konkretnej odpowiedzi, co powstaje tam. To jest tajemnicą Poliszynela, nie bardzo wiem, o co tu chodzi w ogóle w mieście. Ani pan burmistrz, ani skarbnik, nikt nie ma swoich prywatnych pieniędzy. Pieniądze są wszystko naszych mieszkańców. Natomiast nikt nie był w stanie dowiedzieć się, co tam powstaje. To jest, kto jest za to odpowiedzialny? Ktokolwiek nie dzwoni, przecież obowiązkiem miasta jest, jeżeli każdy mieszkaniec zadzwoni, zapyta, co jest robione na tej ulicy, obowiązkiem Urzędu Miasta, urzędników jest poinformowanie, jest robione to, to i to. A tutaj jest tajemnica Poliszynela, jakby ja nie wiem, coś robiono, nie wiem, poza projektami, poza, no ja nie potrafię zrozumieć, o co tu chodzi w tym momencie. Aranżacja konkretnie małej architektury. Co? Panie burmistrzu, konkretnie co? Ja alejki to... widziałam, co jeszcze? Ławki przy alejkach z pewnością co jeszcze? Będą? Fontanna będzie? Nie wiem. No ale jak pan może nie wiedzieć, ale, co powstaje? Ale ja proszę nie, panią, ja, no, ja słuchajcie, nie to jest śmiech normalnie. Nie, to nie chodzi o to, że to jest śmieszne. Proszę panią, ja nie nadzoruję pracy tej inwestycji, bo to nie leży w moich kompetencjach, dlatego mam prawo szczegółowych rozwiązań nie znać. Natomiast jest to wszystko w ramach takiej małej aranżacji terenu rekreacyjnej, która ma poprawić i ożywić tą część miasta. Dobrze, to kto to nadzoruje? No nadzoruje pan burmistrz. To tylko... nadzoruje pracę Wydziału Inwestycji i Wydziału Komunalnego. To, ale z Wydziału Inwestycji są przecież osoby. Z Wydziału Komunalnego też, no to nie mogą odpowiedzieć, co tam powstaje? No bo słuchajcie, naprawdę to się zrobiła jakaś kuriozalna sprawa, dlatego że po mieście chodzi kupę różnych śmiesznych rzeczy, śmiesznych sytuacji, które ludzie wymyślają. Rondo dla pieszych, fontanna, wygląda to rzeczywiście na fontannę, bo jest to okrągłe. No naprawdę cuda wianki ludzie opowiadają. Czy my naprawdę nie możemy, jak normalny każdy gospodarz miasta zaczyna od tego, że mam... taką i taką wizję, proszę Państwa, robię to i to, w tym miejscu nadzoruje ta i ta osoba. I jest ukrócenie wszystkiego, a tutaj to jest jakaś taka, ja nie wiem, dziwna tajemnica, że nie wiadomo o co chodzi. To jest jedna rzecz. Czy wykonanie rzecz, tej rzecz, aranżacji i tej rzecz. Małej architektury jest dzisiaj aż tak dominującym problemem w mieście Bartoszyce? Myślę, czy że jest, tak. Czy proszę nie, pana, to są nie... pieniądze, które będziecie, które wydatkujecie na to, więc to jest ramach, istotna ale sprawa, zapisów... bo za chwilę będziemy dyskutować o podwyżce radna, podatku. Pani radna, proszę, no zabrać, proszę wziąć proszę pod uwagę, że, są wydatki z tym. Proszę czekać w kolejce i zabierze pani głos. Bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo proszę. Burmistrz na pewno bardzo nie proszę. Poczeka pani chwilkę, zada pani pytanie. Panie burmistrzu. Proszę burmistrz pani miasta panie burmistrzu. Nie narusza żadnych przepisów w zakresie wydatkowania środków publicznych na tym zadaniu, na każdym innym. Ja dlatego rozumiem. Też ma prawo po zapisach stosownych, jeśli chodzi o działania w zakresie tak zwanej małej infrastruktury, architektury, porządkowania skwerów, placów, etc., dokonywać stosownych wydatków. I proszę burmistrzowi nie zarzucać, że on w tej chwili dokonuje jakikolwiek wydatków poza wiedzą budżetu, poza wiedzą rady, bo on działa w ramach tylko tych upoważnień i derogacji, które państwo przedstawiliście, przepraszam, kompetencji, które państwo przedstawiliście w uchwale budżetowej. Panie burmistrzu, nikt nie zarzuca, że działacie coś poza budżetem, dlatego że ja wiem, że macie w budżecie na to przeznaczone pieniądze, ale jeżeli na poprzedniej sesji, na której no niestety mnie nie było, radni
nie zezwolili na zrobienie, nie zezwolili na zwiększenie kosztów, to znaczy, że tak naprawdę nie byli za tym. Po drugie, ja mam pytanie, komu ma to służyć? Jeżeli ma to służyć mieszkańcom, to powinno być to, ten skwer powinien być dalej od ulicy, z ławeczkami, żeby był spokój, żeby można było usiąść, wyciszyć się. Natomiast jest to zrobiony fragment przy ulicy bezpośrednio, to chyba tylko po to, że jak ktoś będzie jechał, żeby popatrzył, o jakie fajne ktoś coś wybudował, ale to nikomu nie będzie służyło. No bo jeżeli my coś robimy, to mamy to robić dla mieszkańców, a nie na pokaz. Jeżeli dla mieszkańców, to powinno być takie miejsce, w którym mieszkaniec będzie mógł usiąść, skorzystać z tego. A tu nie sądzę, no ja przynajmniej jako mieszkaniec Bartoszyc przy ulicy Ruchliwej, bo już teraz naprawdę jest to ulica ruchliwa, nie chciałabym usiąść i słuchać non-stop przejeżdżających samochodów. Dobrze. Może to będzie piękne w nocy, bo z tego co widzę, nie wiem, czy tam jakieś iluminacje będą, czy coś, bo tylko kupę kabli wisi, wystaje. Także dlatego pytam, co tam konkretnie będzie? No, czemu to jest taka tajemnica, niech mi pan powie. Dobrze, pan burmistrz. Szkoda, że nie ma pana burmistrza już na następnej, kolejnej sesji, bo tak naprawdę pan burmistrz powinien na to odpowiedzieć. Pan burmistrz nie odpowiada nikomu na żadne pytania, bo naprawdę i mieszkańcy do mnie dzwonili i dzwonili panowie z prasy i pytają, co tam będzie i tak naprawdę nikt nie wie i pan burmistrz też nie odpowiada. Jak będzie skończone, to będzie. No co to jest za odpowiedź? I tak samo pan mówi, jak będzie skończone, to będziemy widzieli, co to jest. No ale, no... Dobrze, pani przewodnicząca Pasak, proszę. Ewa pierwsza. Tak, proszę bardzo, Ewa. Skoro się państwo kłócicie, to ja tak tą rękę nieśmiało próbuję podnieść od samego początku, ale moje pytanie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatku węglowego, ponieważ w ostatnim czasie mieszkańcy otrzymali dużo tych decyzji dotyczących tego dodatku. Te decyzje wywołują dość dużo emocji, które są związane na przykład z tym, że trzeba zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem wyjaśnień, złożenia wyjaśnień. Te pismo jest tak dość skonstruowane, że pod odpowiedzialnością karną i tak dalej, więc budzi to różne takie dość nieprzyjemne emocje. Poza tym no, chciałabym tutaj trochę może uspokoić mieszkańców, jeżeli można, co się dzieje z tymi wnioskami, gdzie idziemy składać te wyjaśnienia oraz czy osoby, które dostały decyzje odmowne, bo na przykład no, złożyły trochę niezbyt dokładnie deklaracje dotyczące źródła tego opalania, czyli tego właściwego węgla lub drzewa, nie zaznaczyły odpowiedniej rubryki albo no, nie poradziły sobie z tym wnioskiem, w jaki sposób mogą składać to odwołanie i czy mogą uzyskać gdzieś pomoc, żeby się odwołać. Także to wydaje mi się, że to do pani Michalik, jeżeli pan burmistrz pozwoli bezpośrednio skierować pytanie. Proszę pani dyrektor. Proszę bardzo, pani dyrektor. Była uprzejma przedstawić tu informacje i te dodatkowe kwestie związane z realizacją tych wniosków. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu. Myślę, że większość z państwa ma świadomość, że my w tej chwili sprzątamy bałagan, który został wywołany przez ustawodawcę, ponieważ wersja pierwotna ustawy została zweryfikowana w zakresie przede wszystkim gospodarstw domowych, które mają uprawnienia do tego świadczenia. W pierwszej wersji istniała możliwość złożenia wniosków przez kilka gospodarstw domowych funkcjonujących pod jednym adresem. Po zmianach do tej ustawy zapisy poszły w tym kierunku, że jeden adres, jeden dodatek. I oczywiście ustawodawca w sposób bardzo szczególny podkreśla, że w takiej sytuacji za zawartość wniosku odpowiada wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym, że wnioski były składane od bodajże 17 sierpnia, zmiany do ustawy pojawiły się dopiero w ostatniej dekadzie września, byliśmy zobowiązani wezwać wszystkie osoby, co do których istniała wątpliwość co do zawartości wniosku, ponieważ ustawodawca
również do zmian do ustawy wprowadził katalog do weryfikacji gospodarstw domowych. I stąd być może, niestety, jesteśmy zobowiązani. Jest to tryb wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego i byliśmy zobowiązani do zawarcia tego pouczenia i przypomnienia o odpowiedzialności karnej grożącej przy składaniu oświadczenia odbiegającego od prawdy. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, ta weryfikacja, która następuje, ona opiera się w pierwszej kolejności i w głównej mierze o deklarację złożoną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli ta deklaracja została złożona w sposób niekompletny i te zmiany nie nastąpiły, bądź korekty przed 11 sierpnia, to również wynika z zapisów zmian do ustawy. Wszystko, co nastąpiło po 11 sierpnia, oprócz nowych lokali, nowych źródeł ciepła, czyli załóżmy został wybudowany nowy dom i właściciel tego domu zgłasza go po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to takie przypadki zostały oczywiście wyłączone. A w odniesieniu do wszystkich spraw, które zostały zgłoszone zgodnie z ustawą do 30 czerwca, dzień 11 sierpnia był jak gdyby datą graniczną, do kiedy można było dokonywać korekt. Jeżeli te korekty nie nastąpiły, my nie mamy innego wyjścia, tylko przyjmujemy stan sprzed 11 sierpnia. To znaczy, oczywiście, że mogą, tylko że proszę zrozumieć, że my zgodnie z zapisami ustawy data 11 sierpnia jest dla nas wiążąca, więc jeżeli ktoś na przykład złożył deklarację, uzupełnił, skorygował po 11 sierpnia, jest on, my jej nie bierzemy pod uwagę. Nie mamy prawa do tego. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ja byłam wcześniej. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w zasadzie mam trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy stypendiów szkolnych, ponieważ zapytania padają od młodych ludzi, w zasadzie od młodzieży klas 7 i 8. Czy Państwo przewidujecie również ewentualnie nadawanie, przyznawanie stypendiów za działalność artystyczną, kulturalną? To jest jakby pierwsze pytanie. Kolejne pytanie dotyczy wizyty, nie wizyty, tylko zaangażowania Wydziału Kultury i Sportu w udzielenie pomocy miastu partnerskiemu, miasta gminy miejskiej Bartoszyce, czyli Berezna na Ukrainie. Chciałam zapytać, w jakiej kwocie tę pomoc udzielono. I trzeci temat to jest jakby temat, który tu dzisiaj już został poruszony odnośnie nagród dla dyrektorów za sprawną menadżerkę, za zdolność organizacyjną i za to, że za sukcesy uczniów i także sukcesy nauczycieli. I chciałam zapytać, skoro 9 wniosków zostało złożonych, 7 zostało jakby rozpatrzonych ze względu na to, że 2 odpadły na etapie oceny formalnej, czy jest jakby określona pula kwotowa, co do której musimy, w której musimy się zmieścić, czy ewentualnie, bo tutaj Państwo mówicie, wiadomo, że dyrektorzy typują swoich pedagogów, nauczycieli, którzy rzeczywiście te sukcesy osiągają, ale dyrektorów typuje tylko i wyłącznie pan burmistrz. Więc chciałam zapytać, czy jest jakaś określona kwota, której musimy się trzymać? To pytanie też do pana dyrektora, jeżeli można. No i w zasadzie to wszystko. Bardzo dziękuję. To może jeszcze pan Witold Darski, później pani Ania Bienda. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Taka drobna uwaga. Jak tu kolega mówi, że chyba trzeci się zgłosiłem, a jestem chyba 15 w kolejce dopuszczony do głosu. Państwo tworzycie prezydium naszej Rady. Pan Boiwko i dzisiaj pan Pająk mają zajęcie, bo obsługują laptop, ale jest jeszcze dwóch wiceprzewodniczących. No, na miły Bóg,
niech pan zaangażuje któregoś z państwa do zapisywania, kto się zgłasza, bo to już trąca o śmieszność. Ale jeśli już zostałem dopuszczony do głosu, to ad rem tematu poruszonego przez panią radną Zabłocką, plebiscycie w sądzie, tam wynika i mieszkańcy to chyba wiedzą, to przyjęli do wiadomości, że tam ma być jakaś wyrzutnia rakietowa w kosmos czy coś. No trzeba, nie, to jest śmieszne, radosne, ale proszę państwa, do rzeczy, trzeba powiedzieć, co tam konkretnie ma być. I następny temat. Państwo robicie ten wytrysk tam na Nowowiejskiego, a jak będzie zabezpieczona instalacja wodna? Bo tutaj mamy tą fontannę przy Bohatera Warszawy, gdzie instalacja będzie demontowana, zabezpieczona na zimę. Jak tam będzie? I teraz tak, czy ważniejsze jest w tej sprawie, że tutaj się pisze, że przystanek na Placu Dworcowym jest przewidziany do budżetu na przyszły rok. Kiedy? Na wrzesień, na październik? Czy, a kwota, interesowałem się, ile kosztuje taka wiata z ławeczką, minimum 5 tysięcy do 10-15. Co jest ważniejsze, proszę państwa, czy wytrysk na zimę, czy zrobienie przystanku? Pytanie retoryczne. Także bardzo proszę tutaj o zastanowienie się, odpowiedź i podjęcie konkretnej decyzji. Następny temat. Tutaj jest w odpowiedzi na wnioski radnych. Wnioskowałem, żeby przynajmniej zabezpieczyć, żeby przynajmniej doprowadzić do porządku ten most na ulicy Bema, żelazny, który jest zabytkiem. Wczoraj się przeszedłem, nic nie ruszono. Może tam po prostu wypielono tam te trawy i tak dalej. Jeżeli państwo nie macie kwoty, nie wiecie jak to zrobić, bo tam trzeba wymienić po prostu te blachy i odmalować i tak dalej, to proszę taki wniosek, żeby tam była tabliczka, tak jak są tabliczki, gdzie była brama w Bartoszewiczycach, gdzie tu i tam na chodnikach, proszę tam powiesić tabliczkę, że to jest zabytek i co to jest za most, z którego roku i tak dalej. Dziękuję bardzo. To może jeszcze pani radna Jabienda. A chciałbym tylko jeszcze, przepraszam pani Aniu, uzupełnić, że pan radny był 7 w kolejce, ja skrzętnie notuję sobie co, a nie 15. Także skrzętnie notuję. Przepraszam, jeśli pan się czuł urażony, ale no po prostu wiele zgłoszeń było i jest. Pan skrzętnie notuje, to trzeba było według kolejności dopuścić do głosu. Dobrze. Proszę bardzo pani radna. Bo już myślałam, że tutaj mamy wyłączony mikrofon, ale jest okej. Okay. Szanowni państwo, my tu właściwie tuż brak mi troszeczkę słów, żeby powiedzieć to, co chciałabym wyrazić, bo jestem trochę przybita tym wszystkim, tą poziomem odpowiedzi, może tak powiem, które tutaj uzyskujemy ze strony naszych władz miasta. Ale ja chciałam zabrać głos w kontekście też tych Dni Edukacji Narodowej i tej dyskusji, która rozgorzała. Nie ma się co dziwić, że my jesteśmy tak bulwersowani tą sytuacją, w której osoby prowadzące szkoły, odpowiedzialne za szkoły i placówki oświatowe naszego miasta, poczuły się niedocenione i czują się niedoceniane od kilku lat. Ale moje pytanie kieruję do szefa naszej oświaty bartoszyckiej, pana dyrektora Żydko. Bo panie dyrektorze, pan też mógłby wnioskować, ma pan takie uprawnienia, może pan wnioskować o nagrody dla dyrektora. Czy w takim razie, panie dyrektorze, były takie wnioski składane? Czy w tym roku, czy w ostatnich latach, a burmistrz po prostu je odrzuca? O to chciałam zapytać, bo tej wiedzy nie mam. To jest jedno pytanie. Drugie dotyczy jakby dyskusji, co tam się dzieje z tą inwestycją przy Nowowiejskiego. Tutaj kolega Witold tak to nazwał. Ja dzisiaj przyjeżdżając patrzę, że tam są już jakieś kratki położone, czyli tak jakby, to jakoś, jak to się tam nazywa? Jakoś, załóżmy geokrata. A nie tak dawno była też rozmowa, dyskusja na naszym tutaj forum, że ta geokrata, która wcześniej była,
bardzo utrudniała przemieszczanie się osobom na wózkach i w ogóle na przykład wózki dziecięce, które no, rodzice pchają, tak matki pchają z dziećmi, to bardzo są, bardzo jest trudna sprawa, żeby przyjechać tamtędy. Już nie mówiąc o obcasach, tak? Ktoś, kto chodzi na obcasach, to trudno poruszać się tamtą drogą. Teraz z kilku tych stron ta geokrata widnieje, co też mnie dziwi, ale moje pytanie też jest takie, dlaczego kurcze pieczone, tak to delikatnie nazwę, nikt nie konsultuje takich inwestycji z mieszkańcami. Wystarczyłoby zrobić jakieś, no choćby jedne konsultacje z mieszkańcami, z ludźmi, którzy wychodzą na spacer tam. Wszyscy, którzy do mnie się te zwracają, bo nie tylko, prawda, wszyscy chyba byliśmy zapytywani przez naszych tutaj no, mieszkańców, co się tam dzieje. I przykro mi było, że ja też nie wiem. No domysły, jak tutaj już mówiliśmy na ten temat, są najróżniejsze. Ale właśnie moje pytanie, dlaczego nie konsultuje się to z mieszkańcami, z tymi, którzy, z osobami, które tam najbliżej mieszkają? Czy to takie trudne zwołać konsultacje, nawet księdza wykorzystując, że tak powiem, do tego celu, żeby poinformował mieszkańców, że takie i takie konsultacje na przykład chcielibyśmy przeprowadzić. Wszystkie osoby, które się do mnie zwracały w tym temacie, mówiły, przecież tam aż się prosi robić parking dla samochodów, dla tych, którzy przyjeżdżają na przykład na mszę. Jakże niebezpieczne jest przyjeżdżanie samochodem w momencie, gdy tam na przykład przy kościele, prawda, jest msza czy jakieś tam śluby, pogrzeby. No, czy ktoś na ten temat, czy ktoś w ogóle pomyślał o tym? Po jaką cholerę robić, słuchajcie, jakieś skwerki, które nikomu nie posłużą. Dlaczego nie posłużą? Bo miejsce nie jest odpowiednie, żeby tam usiąść i rekreacyjnie sobie wypocząć, czy nawet przejść z psem, bo co, mamy określone dróżki, tak? Pod kątem prostym mamy przechodzić dookoła fontanny. No, ja domyślam się, że tam ta fontanna ma powstać. No, po prostu to jest bez sens. Dzisiaj mówiliśmy też o tym, kolega Jarek wskazał, że bardzo jest potrzeba, pilna potrzeba zrobienia chodnika przy jeziorku, tak, tam przy naszym jeziorku w Parku Elizabeth, bo rzeczywiście tam brodzi się w błocie. To tak sobie pomyślałam, a może te pieniądze należało w błoto właśnie wyrzucić i zrobić ten chodnik tam przy Parku Elizabeth, a nie na górze, gdzie powinien być parking dla samochodów, dla osób, które na msze czy na różne eventy przykościelne przyjeżdżają, tak, dla mieszkańców, a nie jakieś śmieszne, niepotrzebne, bezsensowne zupełnie tego typu inwestycje. Tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Grażyna Woronowska. Ja chciałam dodać takie pytanie odnośnie tych nagród burmistrza. To będzie jedno pytanie. Czy do nagrody burmistrza koniecznie musi być składany wniosek? Czy pan burmistrz może sam z własnej inicjatywy podjąć decyzję odnośnie nagrody? To jest to jedno pytanie. Nagrody dla dyrektora. Nagrody burmistrza, tak. Czy nauczyciela, czy dyrektora szkoły? Dla nauczyciela musi być wniosek, a dla dyrektora z tego wynika, że nie. Nie, właśnie o to chciałam zapytać, czy musi być. I mam drugie pytanie odnośnie zamówień publicznych i pozyskiwania środków. Chodzi o punkt trzeci, czyli składanie ofert na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy, który nie został rozstrzygnięty. Na poprzedniej sesji pan radny Lidziński zadał mnóstwo pytań odnośnie oszczędzania energii w mieście, planu oszczędzania. Wszyscy się boją tych podwyżek, jeżeli chodzi o energię. Chciałam się zapytać o dalszy rozwój sytuacji, procedury, czy to drugi przetarg będzie ogłaszany, jak to będzie wyglądało. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, ponieważ w swojej elegancji pani radna Binienda zauważyła, że odpowiedzi władzy, w zasadzie jak pani to określiła, są żadne, czy są niekompetentne, czy są, no ale coś w tym charakterze.
bardzo blisko jestem chyba. Więc ja pozwolę sobie na ten temat, który Państwa tak dzisiaj rozgrzewa, którym tak Państwo żyjecie w tym temacie, nie udzielać już więcej żadnych informacji, bo i tak one będą niekompetentne, zdaniem Pani. Ja tak to zrozumiałem i chyba większość na tej sali. Ja mogę dodać, że w takim razie niektóre odpowiedzi są wręcz aroganckie. O, to niektóre odpowiedzi są wręcz aroganckie. No i jesteśmy już tacy na jednym dobrym poziomie wspólnie. Więc ja udzieliłem tej informacji, panie radny, w takim zakresie, w jakim mam wiedzę w tej sprawie. I proszę też to uszanować. Jeżeli sobie mniejszym... Pełna odpowiedź będzie z pewnością udzielona przez pana burmistrza. Będziecie państwo mieli niejedną okazję jeszcze o tym dyskutować, rozmawiać nad tym bardzo palącym problemem tego skweru. Proszę uprzejmie. Kwestia związana z pytaniami pani radnej Basak, to poproszę w zakresie stypendium szkolnego i w zakresie tej puli środków finansowych, jeśli chodzi o nagrody dyrektora, pana dyrektora Zdzisława Żydkę. Nie, nie, to te stypendia szkolne, czy jest, będzie zakres rozszerzony, jeśli chodzi o jakieś przedmiotowe przedmioty i ten pulę pieniędzy, jeśli tak, chodzi o tą nagrodę. Jeśli chodzi o pulę pieniędzy na nagrody burmistrza, to jest sprawa ściśle określona. Ustawa mówi o tym, ile wynosi w ogóle pula pieniędzy na nagrody, a państwa uchwała mówi o tym, że podział jest taki, iż 80% tych środków, o czym informował też dzisiaj pan burmistrz w swojej informacji, jest do dyspozycji dyrektora szkoły, a 20% tych środków jest do dyspozycji burmistrza miasta. I właśnie te 20% tych środków pozwala na przyznanie przez burmistrza 7 nagród. Pula ta została w pełni wykorzystana. Czyli to jest jakby przypadek, że dwa wnioski odpadły na etapie oceny formalnej. No to akurat to tak się złożyło. To akurat przypadek. Proszę? Na czym polegała ocena? Ja przepraszam, na czym polegała ta, że tak powiem, odrzucenie pod względem formalnym? Żaden dyrektor, pisząc tyle lat wnioski, nie sądzę, że zrobiłby jakieś błędy formalne, bo to nie jest, że pisze jednego roku, drugiego już nie pisze. Każdy dyrektor pisze przecież każdego roku. To jaka jest możliwość, że to, no rozumiem na etapie formalnym jakiś, jeżeli jest konkurs dyrektora, nie dostarczył jakichś dokumentów, coś, ale tutaj to jest prosty wniosek o nagrodę burmistrza. No. Pozwoli pani? Jeden z tych wniosków był składany przez Radę Pedagogiczną Szkoły, a zgodnie z państwa uchwałą Rada Pedagogiczna nie jest jednym z podmiotów, które mogą wnioskować o nagrodę. Inny wniosek, w nim dyrektor szkoły nie podał nagród z ostatnich 3 lat, które były przyznane, a taki jest wymóg, aby w tym wniosku była informacja o tych nagrodach. Pominął jedną z nagród. Ja tylko dopytam jeszcze jedno, panie dyrektorze, bo tak, dyrektor dla siebie oczywiście przecież wystąpi o nagrodę, nie może. No to jeżeli w imieniu dyrektora występuje Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, to wniosek, jest niespełniony wniosek formalny, bo to nie dyrektor wystąpił, o to chodzi? Jeszcze raz. Państwo uchwałą swą, nie za waszej kadencji, to było, nie pamiętam, kilka lat temu, przyjęliście regulamin przyznawania nagród. I w tym regulaminie są wymienione podmioty, które mogą wnioskować o nagrodę burmistrza. Wśród tych podmiotów nie ma Rady Pedagogicznej. Podobnie pani też oczywiście jako nauczyciel orientuje się, że ustawa Prawo Oświatowe mówiąca o kompetencjach stanowiących i kompetencjach opiniujących rad pedagogicznych nie przewiduje takiej kompetencji dla Rady Pedagogicznej. I stąd jest ten właśnie błąd formalny. Jeszcze może na moje pytanie odpowiedź. A byłaby pani uprzejma tylko przypomnieć, przepraszam. Tak, ta wasza uchwała, państwa uchwała reguluje, właśnie podaje te podmioty, które mogą składać wniosek, ale także mówi o tym, że burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę czy to dyrektorowi, czy nauczycielowi. Tak. Jeśli chodzi o stypendia,
To tak, ja rozumiem, że pani pyta o stypendia motywacyjne, nie stypendia socjalne, bo socjalne oczywiście przyznajemy. Natomiast jeśli chodzi o stypendia motywacyjne, nieznane mi są żadne prace, które by trwały nad przygotowaniem takiego regulaminu przyznawania nagród stypendiów motywacyjnych. Swego czasu, kilka lat temu, rozmawialiśmy też o tym na jednym z narad dyrektorów i w zasadzie stwierdziliśmy, że nagrody motywacyjne w tym wieku, w wieku szkoły podstawowej jeszcze, byłyby no, nie do końca chyba takie właściwe w tym momencie. Dzieci się kształtują, uczą się, wtedy byście państwo mieli, wtedy byłby ogromny problem, czy ten, który został laureatem konkursu matematycznego, ma dostać stypendium, czy ten, co został laureatem konkursu polonistycznego, czy ten, kto ładnie zaśpiewał piosenkę, prawda, czy ten, co ładnie namalował pracę. I w sumie nie ma takiego regulaminu. Możliwość, ustawa przewiduje możliwość takiego regulaminu, ale nie obligatoryjne. Dobrze, dziękujemy. Tak, dziękuję. Proszę. Było też pytanie ze strony pani wiceprzewodniczącej, jeśli chodzi o realizację naszej pomocy na rzecz miasta partnerskiego Berezne. Bardzo proszę pana sekretarza, który uczestniczył bezpośrednio w przekazaniu. Szanowni państwo, darów na rzecz miasta. Swoją decyzją podjęli państwo, na tą pomoc przeznaczymy 15 tysięcy złotych. Zostało za tą kwotę zakupione 18 sztuk radiotelefonów przenośnych wielozakresowych Baofeng, 18 latarek typu strażackiego, które nie powodują, no wiadomo, zaproszenia ognia przy wchodzeniu do pomieszczeń gazowych, po dwie sztuki detektorów CO i dwie sztuki zaniku tlenu przy wchodzeniu do głębokich pomieszczeń, a także niewielka kamera przenośna termowizyjna. Chciałam się tylko dowiedzieć, czy to, że to zostało włożone w Wydział Kultury i Sportu, wiąże się z tym, że to zdjęto z, jaki ma związek z kulturą i sportu i czy to może ma związek z tym, że zdjęto z kultury i sportu te pieniądze? Czy? Nie. To nie jest. To były pieniądze znaczone na to. Generalnie ja się tym zajmowałem sam osobiście, a w kulturze i sportu to nie są zdjęte pieniądze z czegokolwiek, tylko państwo po prostu w dziale, oddzielny punkt jest na to i także tu nie ma się o czym martwić, pieniądze z kultury i sportu nie zostały uszczuplone. No, informacja była dlatego, pani radna, że przedstawiciele tego wydziału także brali udział przy tym przekazaniu, przy tej całej aranżacji, jeśli chodzi o realizację tej pomocy. Jeśli chodzi, proszę państwa, o pytanie pana Darskiego dotyczące mostu, myślę, że ujmiemy to zgodnie z pana wcześniejszymi także wnioskami w realizacji tych takich bieżących praw techniczno-komunalnych i także postaramy się oznaczyć to, jak pan słusznie zauważył, jakiś element historyczny dotyczący przecież przeszłości naszego miasta. No to właśnie o tym mówię, tam w sensie techniczno-komunalnym w przyszłym roku. Ujmiemy w tę pracę, jeżeli oczywiście uda nam się to wszystko zrealizować. Proszę państwa, w sprawie energii, no nieskuteczny był ten przetarg, no bo jest sytuacja w tej chwili jeszcze nie jest do końca określona od strony prawnej w zakresie tego statusu, tych cen dla samorządów i dlatego być może przedsiębiorstwa energetyczne nie zgłaszają takiego wniosku. My oczywiście czekamy na podpisanie tej ustawy przez prezydenta po stosownych pracach parlamentarnych i wtedy na pewno będziemy aplikowali, no bo to jest naturalna sprawa, jeśli chodzi o zabezpieczenie energetyczne naszego miasta i wszystkich jego instytucji. To tyle chyba z tych spraw, które takie wynotowałem z ostatniej wypowiedzi państwa. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Ewa Kapusta, później pan Tadeusz Azarewicz. Ja takie mam króciutkie pytania, dwa. Chodzi mi o zbliżające się święto, prawda, związane z cmentarzem i tutaj chodzi mi o drugie życie znicza. Tu na którejś sesji chyba rok czy temu, czy dwa lata temu tutaj pani Ela mówiła właśnie też o tym. Może warto było postawić te regały na to drugie życie znicza przy tej zbiórce, przy tych cenach, które są za znicze bardzo duże.
jakoś tak, jeżeli słyszę, że szkoły zbierają znicze takie zużywane, to może warto byłoby coś takiego zrobić również u nas na cmentarzu. I druga sprawa, chodzi tam w sprawie zieleni miejskiej, przy tym schodach tych, ja sobie takie nazwałam schody Miasta Trzech Kultur, bo są te trzy kolory pomalowane, te dwie ładne skarpy, one są tak piękne te skarpy, że tam aż się prosi, żeby coś na wiosnę było tak logicznie, nie tylko trawa, która potem ma same tylko te mlecze i jakieś tam, czy łączkę, ale właśnie mówię, może jakąś łączkę, ale jakiś tam może też i napis właśnie na to Miasto Trzech Kultur. Może warto coś pomyśleć o zagospodarowaniu właśnie takim kosztem też niewielkim oczywiście, bo to ten napis Miasto Bartoszyce, on jest bardzo ładny, ale on jest płaski taki, nie każdy go widzi, chyba że z wyższych samochodów jak jedzie. A teraz ta ulica tutaj przy tych skarpach jest dość często używana, dużo samochodów tamtędy jeździ i taki ładny właśnie napis przy Zbarku Warmińskim, i Zbark Warmiński jest, i on tam jest już od wielu, wielu lat. Może warto było pomyśleć coś na przyszły rok. Tak, właśnie o odpowiednie nasadzenie, żeby też i te owady miały swoje miejsce, bo to jest akurat bardzo dobre miejsce. Dziękuję. Pan sekretarz może odpowie, Pomyciek. Ja mam tylko do pana dyrektora z ZUK-u pytanie, czy ten regał tam stoi, czy został zdjęty? Czy tam w ogóle nie ma żadnego regału? Jak to tam w ogóle? No nie było. Nie było, czyli nie robiliśmy tego. Dobra, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Azarzewicz. Szanowni Narado, ja przemieszczam się po mieście całym. Obserwuję pracę ZUK-u. Po prostu ta praca jest profesjonalna. Rozmawiając z pracownikami ZUK-u, oni się skarżą, że mają najniższą płacę. Szanowni Państwo, ci ludzie pracują na podwórku latem, słonko, zimą, deszcz, jesienią, deszcz, różna pogoda się trafia. Stawiam wniosek formalny w tym momencie, aby dla pracowników ZUK-u zwiększyć pobory o 20%, żeby pozbyć się tej najniższej. Tym razem dlatego też będzie możliwość po prostu zachęcenia innych ludzi do pracy. Rozmawiając z wieloma ludźmi, którzy wrócili z Niemiec i znają roboty budowlane, drogowe, z chęcią by przyszli, powiedzieli, ale nie za takie pieniądze. Szanowni Państwo, ponawiam wniosek, stawiam wniosek formalny o podwyżkę dla pracowników ZUK-u o 20%, żeby zwiększyć, zachęcić ludzi i żeby po prostu zwiększając ilość pracowników, będziemy mogli zwiększyć przerób tego zakładu. Dziękuję. To dziękuję. Jest jeden wniosek. No. Wojnie. Teraz składam wniosek następny. Szanowni Państwo, już było tutaj, już nie będę, jak to się mówi, wymandrzał się i po prostu różnych nazw. Składam wniosek formalny dotyczący wstrzymania prac przy ulicy Nowowiejskiego bez zgody Rady. Nieważne, czy ta inwestycja ma małe pieniądze, czy duże pieniądze. Ja uważam, że dla mnie to jest forma naruszenia do budżetu samowolnie, bez informacji mieszkańców. Niestety, skoro tak burmistrz robi, to w przyszłości trzeba powiadomić NIK i wtedy się może wszystko skończy. I uważam, że postawiłem te dwa wnioski, proszę poddać po kolei pod głosowanie. To wszystko, tak? Tak? Chciałem tylko zauważyć, jeśli chodzi o wnioski formalne. Wnioski formalne, jeśli się nazywa wnioskami formalnymi, a nie są wnioskami formalnymi, to one są, nie są wnioski. To nie są wnioski formalne. Panie Przewodniczący, proszę powiedziałem wniosek formalny. Dobrze. I jest wniosek formalny i ma pan przegłosować i nie Dobrze. Dyskutować. W ostatniu wczoraj w telewizji słyszałem Dobrze. O wnioskach formalnych.
Dobrze. W każdym momencie proszę bardzo. Ma prawo zgłosić wniosek i bez dyskusji. Dobrze. Jak pan łamiesz prawo radnego i przewodniczącego, po prostu nie chcesz pan wykonywać poleceń rady, to proszę się zrezygnować z przewodniczącego. Dobrze, dziękuję za propozycję. Panie radny, przepraszam, panie przewodniczący, może ja w tej sprawie tego wniosku proszę. Formalnego. Panie radny, nie ma takiej możliwości, żeby radny Rady Miasta decydował o płacach osób, na którymi nie ma swojej pieczy. Pieczę ma pan burmistrz, a więc my nie mamy prawa wniosku formalnego składać o zwiększenie płac. Może pan to zrobić jako wniosek do budżetu miasta, do pana burmistrza, jak najbardziej, ale nie jako wniosek formalny, który podlega przegłosowaniu, bo taki wniosek nie mamy prawa przegłosowywać. To może jeszcze tego uzupełnię. Szanowna pani radna, ja już informowałem nieraz, że trzeba tym ludziom podnieść. Wszystko było bez echa. Wreszcie postanowiłem użyć takiej formy. Panie radny, ale my chętnie podniesiemy ręce za podwyżką, jeżeli będzie to ujęte w budżecie miasta. Jak najbardziej. Wszyscy chętnie podniesiemy ręce nad tym, żeby tym ludziom podnieść płace. Ale nie mamy prawa tego głosować jako wniosek formalny. Szanowna pani radna, zbliża się nowy rok, zbliża się nowy budżet i w tym budżecie spokojnie można podnieść. Ja nie określiłem, że od jutra mają być podniesione. Proszę bardzo, tak jak pani powiedziała, jest nowy rok i z nowym rokiem podnieść ludziom o 20% podwyżki dokonać. Dobrze, jeszcze tylko dziękuję pani Elżbiecie Rabockiej, że pani radnemu wytłumaczyła, co to jest wniosek formalny. Katalog wniosków formalnych jest opisany w statucie miasta i głosować na sesji tego typu wnioski okraszone nazwą formalny głosować nie możemy. Jeszcze są zgłoszenia. Proszę bardzo, pan radny Darski i pan Ryszard, proszę bardzo. Pan Ryszard pierwszy był. Pan Ryszard był pierwszy. Zmienię ten wniosek na wniosek zwykły. I proszę bardzo głosować. Proszę bardzo, panie Ryszardzie, pan pierwszy się zgłaszał. Ja drugi. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja tutaj dwa krótkie pytania. Odnośnie dystrybucji węgla, czy już wiadomo jest, jakiej jakości będzie ten opał? Chodzi mi o wartość energetyczną. No, jeżeli... Szanowni państwo, przepraszam, ale to jest tak denerwujący ostatnio temat. Zadajmy to pytanie do Sejmu, nie do nas. My zostaliśmy tutaj jako samorządy delikatnie przymuszeni do zrobienia tego i generalnie samorząd jako samorząd nie powinien prowadzić żadnej działalności gospodarczej zajmującej się handlem koncesjonowanym, o którego się opłaca akcyzy i tak dalej. Gdybyśmy mieli takie uprawnienia, to wszystkie przedsiębiorstwa w mieście by zostały po prostu pozamykane. Handlowalibyśmy paliwami, sklepami, hurtownie jaką miejskie byśmy mieli. Wszyscy po prostu by zostali z rynku usunięci. Nie mamy takich uprawnień. Dopiero ta ustawa, która teraz wejdzie, pewne rzeczy nie ureguluje i nas zwalnia z pewnych obowiązków. Ustawa zamówień publicznych w tej chwili obowiązuje i powiem szczerze, nie mamy bladego pojęcia, skąd ten węgiel będzie, ile go będzie, w jakiej jakości. W tej chwili w projekcie tej ustawy, zawsze powtarzam, w projekcie ustawy, bo mieszkańcy przychodzą, jest projekt ustawy i dajcie nam. To jest projekt. Pieniądze są publiczne i będziemy robili wszystko, żeby nie zdarzały się takie przypadki, jak teraz już są opisywane na niektórych portalach w internecie, że gdzieś ktoś węgiel wziął, ktoś gdzieś kupił, węgiel wcięło, sprzedawcę wcięło. Nie wiem o co chodzi. Dlatego musimy pewne rzeczy, to jest tak duże obciążenie dla samorządu i tak ważne dla wszystkich mieszkańców, że naprawdę, jeżeli będziecie coś tu robili, będą państwo o tym informowani na bieżąco, bo ze względu na krótkie terminy, które są opisane w projekcie, będziemy musieli to robić. Niezależnie, czy to będzie piątek, sobota czy niedziela. Bo jeżeli 3 dni, sobota, niedziela wypada, no sorry. Musimy to decyzję podejmować szybko. A jeżeli ustawa się okaże, że będzie uchwalona w piątek, albo w sobotę, mamy sobotę, niedzielę, 31.1. To się robią problemy naprawdę techniczno-organizacyjne.
Także my tą rękę trzymamy na pulsie z tym wszystkim, żeby wszyscy mieszkańcy byli, nie powiem, że usatysfakcjonowani, bo do końca sami nie wiemy, co będziemy mieli. Czy dostaniemy węgiel z Kolumbii, będzie, czy dostaniemy przydział gdzieś w Bytomiu, w Braniewie. Nikt tego nie wie, gdzie to będzie i skąd będzie brany. Po stronie, na chwilę obecną, po stronie samorządu jest transport tego węgla. My te 500 zł z tony to jest na transport. Nie wiemy w tej chwili, nie mamy rozeznania rynku, ile transportów pójdzie, jak ruszy to wszystko w całej Polsce. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ile będzie kilometr kosztowo transportu samochodu, ile dokładnie ton będziemy mogli przewieźć na jednym samochodzie. Kolej mamy jako mamy. My nie mamy dostępu do kolei czynnej. W tej chwili mamy właśnie węglarki na naszym terenie stoją i blokują rampy przeładunkowe. Także to jest naprawdę duży problem i takie, ja rozumiem Państwa pytania, bo to jest wiele pytań, to są pytania faktycznie od mieszkańców. Jak to będzie? W tej chwili, dzisiaj jest posiedzenie, było Sejm załatwił temat, będzie najprawdopodobniej posiedzenie Sejmu. Coś może będziemy wiedzieli, ale to musi być przepis dopisany, podpisany i zgodnie z prawem, żebyśmy później nie, bo to będą pieniądze też, to są będą pieniądze mieszkańców. Mieszkańcy będą za to płacili. Nie możemy dopuścić takiej sytuacji, że węgiel przywieziemy, będzie marnej jakości i będziemy go wciskali mieszkańcom. W ustawie jest zapisane, że się znosi odpowiedzialność samorządu za dostarczony węgiel. Nie do końca. Panie sekretarzu, dlatego próbowałem dopytać, bo tu nie padły z tego tytułu żadne słowa, dlatego próbowałem dopytać, jakiej wartości energetycznej będzie i obawiam się, że nauczony smutnym doświadczeniem, może być tak, żebyśmy się w to nie pchali, bo tą wartość energetyczną musimy znać i sprawdzić, dlatego że zostanie nam przydzielone do gminy, ja sobie tak to wyobrażam, ponieważ nikt, do tej pory nikt nic nie wie, że zostanie przydzielony węgiel, ale w zasadzie to będzie materiał węglopodobny. Gminy, jeżeli gminy zapłacą, wartość będzie 2000 zł za tonę, gminy zapłacą po 2000, a zwrotu dostaną 1000 zł, czyli gmina, resztę, to tak będzie podobnie jak z subwencjami dla nauczycieli. Rząd daje, a gminy muszą ze własnych budżetów dopłacać do tego, co rząd daje. No, więc przestrzegam przed tym, żeby w coś takiego się nie wepchnąć i później okaże się, że będziemy mieli hałdę tutaj węglopodobnego materiału, którego nikt nie będzie chciał kupić. Ale to jedno pytanie, bo to tylko chciałem dopytać. Tutaj muszę wyjaśnić jedną rzecz. Szanowni Państwo, jak Panie ktoś tam nie interesuje z tyłu, to chociaż MOPS będzie miał też zajęcie w tym zakresie, bardzo silne i mocne. Szanowni Państwo, chodzi, dodatki węglowe to są 3000 zł. Węgiel ma być w preferencyjnej cenie dla samorządu 1500 zł brutto za tonę plus 500 zł brutto na transport. Tak jest zapisane w projekcie. Do tony. I teraz, jak to znając życie, nie wiemy, faktycznie nie jesteśmy w stanie określić, ile będzie kosztował kilometr transportu. I czy te 500 zł za tonę wystarczy na przywiezienie, nie wiemy skąd tego węgla, który powinien mieć certyfikat od importera nie starszy niż 30 dni. Nie wiem, jak ten certyfikat wygląda, bo nigdy się nie zajmowałem handlem węglem. Nie wiemy, co jest na hałdach i tak dalej. I całkowicie to, co poradny Sarzyński o tym mówi, jak wszyscy tu siedzimy i ci mieszkańcy, którzy nas oglądają, słuchają teraz, czy będą oglądali po południu, mają ten sam problem i te same dylematy. To są, nie jesteśmy naprawdę w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Będziemy podchodzili do tego bardzo ostrożnie,
ale będziemy robili wszystko, żeby, krótko mówiąc, ani finansowo my, ani finansowo mieszkańcy, żeby po prostu na tym nie stracili. To jest nasze działanie. Dziękuję. Dlatego moje pytanie klucz dotyczące od strony mieszkańców. Czy złożenie deklaracji, która teraz jest do wypełnienia na stronie Urzędu Miasta, obliguje do tego, żeby ten węgiel potem kupić, czy nie? Krótko mówiąc, to dlatego zostało nazwane deklaracją na zapotrzebowanie na węgiel, gdyż w projekcie uchwały jest dokument, który nazywa się wnioskiem o zakup węgla. I wtedy, jak będzie ustawa, my podejmiemy tutaj kroki nasze do ogłoszenia tego, że będziemy przyjmowali wnioski o zakup węgla i które mają być, mają to też i na podstawie zakupu węgla będziemy zamawiali. Tam się mówi o kolejności i tak dalej, i tak dalej. Ma to być, krótko mówiąc o tej ustawie, ma to być korelować niejako z dodatkiem węglowym i już w projekcie ustawy też się mówi o zmianie dotyczącej dodatku węglowego, że będzie można składać mimo czegoś tam coś składać dodatkowo. Nie wiem, nie odpowiem w tej chwili dokładnie. Ale ja jeszcze mam pytanie. Panie sekretarzu, dobrze, a jeżeli gmina nasza by zrezygnowała z tej usługi dla mieszkańców, to czy pierwszym dysydentem, który musi tym się zająć, czy nie jest starostwo powiatowe jako instytucja rządowa? Z tego, co wyczytałem, starostwo jest jednostką samorządową, realizuje te zadania zlecone, przez rząd. No, więcej niż tego, niż my mamy, tak krótko mówiąc. W ustawie jest napisane wprost, jeżeli samorząd gminny nie zgłosi się, nie podejmie decyzji, że będzie to robił, w ciągu 3 dni od momentu wejścia w życie ustawy, gmina sąsiednia może wejść, do tej pory tak było w projekcie, gmina sąsiednia może wejść w miejsce gminy aktualnej, może. Teraz jest dopisane, to co czytałem przed sesją, Senat dopisał, że może wejść przedsiębiorca. Także tutaj te 3 dni zostają utrzymane i my musimy to po prostu w ciągu 3 dni ogłosić, że my będziemy to robili, żeby po prostu, albo nie, może się okazać, że będzie sesja nadzwyczajna, nie wiem, jak to rozwiążemy, bo to będzie, jeżeli przedsiębiorca się zgłosi, my coś prześpimy albo i tak dalej, dlatego możemy mówić dopiero o szczegółach, jak będzie faktycznie ustawa kompletna i konkretna, bo w tej chwili są dosypywane i w Senacie były poprawki i tak dalej, także ostatecznego kształtu nie znamy, a wiemy już z doświadczenia, że w pewnych sytuacjach terminy są krótkie, czy bardzo krótkie. Dziękuję. Proszę tego węgla. Bo chciałbym, żeby to jednoznacznie wybrzmiało. Jeżeli ktoś złożył w tej chwili deklarację, zapotrzebowanie, nie mieszajmy. Później ma złożyć wniosek. Czy jeżeli nie złożył deklaracji, to później nie może złożyć wniosku? Szanowni Państwo, spodziewałem się tego pytania, dlatego to się nazywa deklaracja. To jest całkiem inna bajka. To jest całkiem inna rzecz i to zrobiliśmy na polecenie wojewody, który nam dał czas 3 dni na zebranie informacji, ile potrzebujemy węgla i jakiego. Naprawdę podaliśmy ogólną, mniej więcej to, co mówiłem wcześniej, ogólną taką liczbę wynikającą z ilości deklaracji, przemnożyliśmy do razy 1,5 tony za ilość przez deklaracji i chociażby mieli wstępny, bo chyba przypuszczam wojewoda nie ma bladego pojęcia i wcale mu się nie dziwię, bo centralna baza danych to mówi o ilościach pieców, a deklaracje złożone o dodatki węglowe, które mają nasze MOPS-y, GOPS-y w całych gminach, w powiecie, w województwie, te informacje w sprawozdaniach wpływają, ale potrzebował wojewoda potwierdzenia od nas, jakie mamy zapotrzebowanie. Przepraszam. Jest jedna rzecz. Jeżeli ktoś zgłosił deklarację, żeby nie było żadnych problemów i wątpliwości, te wszystkie osoby, które złożyły deklarację, zostaną przez pracownika obdzwonione, poinformowane, żeby złożyły wniosek. Żeby ktoś właśnie nie był w błędzie, że złożył deklarację i ma temat załatwiony.
My tę deklarację potrzebujemy dla sprawdzenia, ile nam faktycznie węgla potrzeba, zapotrzebowania, żebyśmy mogli co zamówić i przesłać dalej, żeby nas w jakiejś którejś dużej kolejności ustawiono w kolejkę do odbioru. To też tak, też sobie tak to wyobrażam. Dlatego te osoby, które złożyły deklarację, dziękujemy bardzo za to, bo my zostawiliśmy sobie furtkę, że bodajże do 4, do 3, 3 jest deklaracja. My musimy trochę czasu na policzenie, że 4 do wojewody prześlemy informację, ale na razie, na chwilę obecną powiem, że to od razu spaliło na panewce taka deklaracja, żebyśmy to w ciągu 3 dni zdobyli, bo mamy około 40 może sztuk złożonych na 900 chyba 80 kilka wniosków złożonych o wnioski o dodatki węglowe. Także to jest tylko... Także tu te informuję tak, że ci, co już złożyli deklarację, żeby nie byli w błędzie, zostaną obdzwonieni, zostanie im przypomniane. Wnioski będą wyłożone w urzędzie, na stronie będą ogłoszenia, żeby oni nie, się po prostu nie zakręcili w tym wszystkim, tym samym niedomówieniu. Momencie, proszę bardzo, pan Witold Dalski. Bardzo uprzejmie dziękuję i dziękuję koledze, że zwrócił uwagę, że ja koledze ustąpiłem, prawda, honorowo. Informacje odnośnie to, co Tadeusz Ozarewicz powiedział o tym 20% podwyżki. Informacyjnie 17 listopada jest manifestacja w sprawie odnośnie uregulowania spraw energetycznych w Unii Europejskiej, emerytur stażowych, jak również podwyżek 20% dla strefy budżetowej. W tej chwili jest kreowany budżet krajowy i podejrzewam, że jeśli tam w czasie negocjacji, czy w wyniku tej manifestacji po prostu to zostanie uregulowane, to temat będzie jak gdyby do wykonania od razu. Jeszcze, a jak już jestem przy głosie, to bardzo proszę o informację, bo zbliża się 11 listopada. W tej chwili w przestrzeni publicznej jest informacja, że będzie bieg niepodległości naokoło Jeziorka Mleczarskiego z odśpiewaniem hymnu. Czy są jakiekolwiek informacje, bo tak jak zwracałem uwagę, żeby pewne takie rzeczy uzgadniać ze starostwem, z miastem, ze służbami. Takiego spotkania nie było. Czy są jakieś informacje? Jeśli było, to zapytanie, dlaczego Solidarność nie jest zapraszana na takie spotkania, a była. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spotkanie było w starostwie powiatowym, gdyż i starosta, i burmistrz dogadali się do pewnych obchodów, że było niejasności, niedogadywania, tak jak to czasami bywało. Chodzi o to, ja wiem, że Państwa 11 listopada nie interesuje, to nie muszą Państwo biegać i śpiewać hymnów, nikt to Państwa do tego nie zmusi, ale taka informacja dla mieszkańców, są prace przygotowawcze prowadzone, kto zaprasza, co na plakacie, kiedy co ma być. Taka informacja się pojawi. Tak, ma być śpiewanie, ma być bieg. Impreza ma się zacząć mniej więcej około godziny 15, o 16 w BDK-u. 15 msza, 16 mniej więcej w BDK-u, około godziny 17 tam. No, o szczegółach to godzinowych i tak dalej, to Państwo będą na plakatach, będą informacje. Także na 11 listopada się szykujemy jak najbardziej. Jest to ważne dla nas święto. I kto zaprasza na spotkanie? Na spotkanie były wszystkie służby mundurowe, przedstawiciele naszego samorządu, pracownicy ze starostwa, żeby dobrać szczegóły techniczne tej uroczystości. Z zewnątrz żadnych osób, krótko mówiąc, ze stowarzyszeń, chociaż nie, było właśnie, bo przedstawiciele... Tak, przedstawicieli wszystkich służb mundurowych byli, harcerze byli, bo wiemy, wiedzieliśmy, że będą zaangażowani w pewne rzeczy. Zgłosiło się Stowarzyszenie Wiraż, ono się parady motocyklowej. Tak mniej więcej 15:50 będą już stali na placu. Trasa przejazdu też jest do uzgodnienia. Także takie sprawy organizacyjne. Jeżeli Państwo by tam też pytali o zmianę organizacji ruchu na 1 listopada,
To będzie wprowadzona w piątek odsłonięta i częściowo jeszcze odsłonięta będzie 1 listopada, zwłaszcza wyjazd z ulicy Konopnickiej w prawo na rondo w kierunku ulicy Kęczyńskiej i Ronda Solidarności. Także tu proszę zwracać uwagę na znaki zakazu zatrzymywania i nakazu jazdy w prawo czy też w lewo. Dobrze, dziękuję bardzo. Chwileczkę, proszę Państwa. Chodzi o to, żebyśmy troszkę uporządkowali tą dyskusję, gdyż jesteśmy teraz w punkcie, proszę Państwa, jesteśmy w punkcie informacji burmistrza, przyjęcia informacji burmistrza. Dyskusja się potoczyła troszeczkę i wiele pytań do spraw różnych by się kwalifikowało, no ale przymknąłem na to oko, bo w sprawach różnych będzie mniej wobec tego pytań. Ja pytam jeszcze, pytam Państwa, czy do informacji burmistrza, macie Państwo jakieś pytania do informacji burmistrza, tak? Ja chciałem tak. Adrem, jeśli można. Proszę, proszę bardzo, pan radny Puszko. Zaraz adrem będzie. Znaczy, już dużo było tutaj mowy o tym dodatku węglowym, ale takie pytanie czysto techniczne. Ja wiem, że jeszcze ta ustawa nie została uchwalona. Na przykład, jeżeli ktoś, załóżmy, zadeklaruje, że będzie chciał kupić 3 tony węgla, a na przykład no, możliwości finansowe mu na to nie pozwolą, czy będą jakieś konsekwencje z tego tytułu? Przy deklaracji. I jeszcze jedno pytanie takie czysto techniczne. Czy jeżeli na przykład ktoś nie złożył tej deklaracji, czy będzie mógł kupić na przykład ten węgiel, który nie zostanie sprzedany? Bo to ludzie pewnie też będą pytać, tak? No takie pytanie proste, ale bardzo ważne przymusu, też. Przymusu, tak panie radny, szanowni państwo, przymusu z tego, co w projekcie uchwały, ustawy jest, to przymusu nie ma. Jeżeli ktoś sobie kupił węgiel wcześniej, to nie musi nic kupować. Jeżeli złożył deklarację, to wcale nie przyjmujemy tego do wiadomości, że będzie chciał po prostu kupić. Podstawą rozpatrzenia jego chęci będzie wniosek. Konkretny wniosek, że jest zainteresowany kupnem węgla. Ostatnie pytanie, już nie będę tutaj w tym temacie zabierał głosu. Na przykład, jeżeli chodzi o zakup, czyli to w zasadzie tutaj państwo będzie jak gdyby przekazywać, tak, ten dystrybuować węgiel dla samorządów. Nie będziemy mieli takiej możliwości, że na przykład możemy sobie, nie wiem, wybrać jakąś kopalnię taką sprawdzoną, żeby ten węgiel po prostu już był dobrej jakości, tak, żeby tam nie przywozili nam gdzieś za granicę jakiegoś złota. Panie radny, żeby już tak krótko mówiąc nie przedłużać tematu, odsyłam pana do projektu ustawy i tam pan sobie wszystko wyczyta, czyli nic. Tam nic nie ma. I ja jeszcze raz państwa pytam, czy do informacji burmistrza, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze Janusz ma, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowny radny, pan burmistrz. Wydziału techniczno-komunalnego. Panie burmistrzu, mam pytanie takie dotyczące Wydziału Techniczno-Komunalnego. Punkt 5. Przeprowadzono 89 kontroli prawidłowości segregacji odpadów komunalnych. Chciałbym poznać wynik, czy jak faktycznie nasi mieszkańcy segregują, czy jakieś tam sankcje z tego tytułu wynikły, czy to tak kontrolujemy i... Czy jeszcze jakieś pytania do informacji? Pan radny Darski, proszę. Adrem uroczystości 11 listopada. Poruszonej tutaj, ja zadałem pytanie, jakie przesłanki, jakie przyczyny są, że jak kiedyś Solidarność zapraszano na takie ustalenia, tutaj żeśmy się spotykali przy tym stole, a teraz się nie zaprasza. Czyśmy coś podpadli, podobnie jak pan Żurek swego czasu? Proszę bardzo, jeszcze może pan radny. Fajnie tego nie było. Pan radny Starzyński, proszę bardzo, później pani przewodnicząca. Chciałbym dopytać. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Punkt 3. Ogłoszono. Państwo radni, proszę o zachowanie ciszy, zaraz będzie przerwa. Ogłoszono konkurs dotacyjny ofert na zapewnienie tymczasowego schronienia przez prowadzenie schroniska dla bezdomnych. No, do tej pory prowadziło to PKPS. Z tego co wiem, to PKPS wypowiedziało świadczenie usług. I co było powodem? Dziękuję. Dobrze, to może pan burmistrz się odniesie do tych jeszcze pytań. Proszę bardzo, jest na sali pan kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnego. Bardzo proszę.
jeśli chodzi o segregację odpadów, bo szczegółów w tej sprawie nie znam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak corocznie przeprowadzamy te kontrole segregacji odpadów, które odbieramy od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz zgodnie z naszym regulaminem. To jest jak gdyby taka podstawa formalna, na podstawie której my te kontrole jesteśmy zobligowani prowadzić. Wyniki tych kontroli, drodzy Państwo, są, powiedzmy sobie, uczciwie różne, tak? One, niektórzy bardzo fajnie się przykładają do segregacji, bo generalnie powinniśmy wszyscy segregować, tak? Wszystkie śmieci powinny być segregowane. Ale zdarzają się też przypadki takie, gdzie jest po prostu odstępstwo od tych reguł i przyjętych zasad i w związku z tym, no, musimy w jakiś sposób na te takie złe, powiedzmy, segregowanie reagować. Reakcja nasza polega na tym, że oznakowujemy taki pojemnik, że na tym pojemniku, że w tej nieruchomości ta segregacja odbyła się w sposób niezgodny z zasadami i mamy prawo takich odpadów nie zabrać. Najczęściej, drodzy Państwo, polega to nasze działanie na tym, że kontrolujemy, co jest, robimy zdjęcia, przygotowujemy całą dokumentację takiej kontroli i po prostu pouczamy mieszkańców, żeby postępowali zgodnie z przyjętymi zasadami i normami, bo tak powinniśmy do tego wszyscy dążyć. Czy karać kogokolwiek? No wiecie Państwo, to jest takie dosyć, na dwoje zawsze babka wróży. Jak będzie jakaś wysoka kara, to będzie może jakaś negatywna reakcja takiego człowieka i tylko niepotrzebnie zaognijmy sytuację. Lepiej na razie pouczyć, wskazać, przekazać i żeby postępowanie takie po prostu ulegało zmianie. Tych kontroli w ciągu roku przeprowadzamy kilkaset sztuk. Czy to jest dużo, czy mało? Trudno powiedzieć, natomiast w sensie takim, że one mają jakieś znaczenie, bo sami obserwujemy ze swojego działania, ze swoich kolejnych kontroli, że jest poprawa też i w postępowaniu mieszkańców i rzadko się powtarzają te błędy u tych ludzi, których powiedzmy rekontrolujemy. Tak? Także zmierza to w poprawnym kierunku i myślę, że takie jest podstawowe nasze działanie w tych kontrolach. Dziękuję bardzo. W sprawie schroniska dla osób bezdomnych jest pani kierownik, nie? Pani dyrektor będzie chciała odpowiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o schronisko dla osób bezdomnych i zapewnienie tymczasowego schronienia? Ja proszę o ograniczenie rozmów, proszę Państwa, bardzo proszę, bo to utrudnia osobom, które odpowiadają na pytania. Szanowni Państwo, no jedyne co mogę w tym temacie powiedzieć, to to, że organizacja złożyła pismo, z treści którego wynikało, że odstępuje od z dniem 31 grudnia od realizacji umowy zawartej w ubiegłym roku. No i zgodnie z ustaleniami z panem burmistrzem ogłosiliśmy tu wspólnie z wydziałem, z panią Martą Szuter, ogłosiliśmy kolejny konkurs na objęcie, na realizację tego zadania od 1 stycznia przyszłego roku plus kolejne 5 lat. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jeszcze do informacji burmistrza? Pani przewodnicząca, później pan Tadeusz Azarewicz. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja odnośnie pytania, które zadał Pan Witold, w spotkaniu odnośnie organizacji 11 listopada wzięli przedstawiciele służb mundurowych z terenu całego powiatu bartoszyckiego, również Chłopiec ZHP. Zresztą tutaj Pan Pułkownik Biedziak też wyraził swoją otwartość co do organizacji tych świąt patriotycznych i zaprasza jakby wszystkie zainteresowane strony. Spotkanie organizował oczywiście Pan starosta. Natomiast panie Witoldzie, jeżeli oczywiście rozmawialiśmy również z dyrektorami jednostek oświatowych, pan burmistrz, akurat pan dyrektor też tutaj uczestniczył, odnośnie wystawienia też pocztów sztandarowych w przypadku służb mundurowych, kompanii honorowych i pocztów sztandarowych, ale jeżeli pan Witold sobie życzy, aby jakby pana Witolda know-how włączyć w proces organizacji tego wydarzenia, to jak najbardziej wykazujemy otwartość i ja też zapraszam i możemy to też przedyskutować, a później jakby uzgodnić wspólnie z panem starostą i z panem burmistrzem. Dziękuję. Proszę pana Nazarowicz. Ja chcę dopytać się pana Roberta Pająka odnośnie 11 listopada. Czy my
jako radni imiennie dostaniemy zaproszenie, bo do tej pory to było tak, żeśmy po prostu byliśmy olewani, lekceważeni. Niestety to ma powrócić. Po prostu Rada to jest organ uchwałodawczy. Zaraz burmistrz jest organem wykonawczym i ma zgodnie z prawem miasto reprezentować na wewnątrz i na zewnątrz. A Rada powinna być poinformowana. Czy ktoś na każde wydarzenie powinna mieć zaproszenie. Czy ktoś z radnych będzie miał chęć uczestniczyć, to już jego indywidualna sprawa, ale ogólnie powinno być, każdy radny powinien dostać zaproszenie. Dziękuję. Jak rozumiem, nie ma więcej pytań do informacji burmistrza. Nam się tu tak dyskusja potoczyła, że większość pytań to się już do spraw różnych kwalifikowała, ale mam nadzieję, że w sprawach różnych wówczas już one nie wystąpią. W związku z tym stwierdzam, że informacja burmistrza w okresie międzysesyjnym została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Informuję Panie i Panów Radnych, bardzo proszę o spokój. Informuję Panie i Panów Radnych, że w okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili Pan Radny Karol Kapuściński w sprawie przebudowy fragmentu ulicy Generała Bema. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie udziału w konkursie w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022 odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie wykorzystania i rozwoju magazynów energii na terenie miasta Bartoszyce odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie skorzystania z systemów integralnego zarządzania energią w obiektach publicznych odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie aplikacji łączącej urząd oraz jednostki podległe przedsiębiorców z mieszkańcami miasta Bartoszyce odpowiedzi jeszcze nie udzielono. W sprawie możliwości skorzystania z mikrograntów do 50 tysięcy złotych skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego przez Polski Fundusz Rozwoju odpowiedzi jeszcze nie udzielono. I przechodzimy do punktu 6. Proszę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeżeli Pan Radny Kapuściński zezwoli, to wstępnie powiem, udzielę odpowiedzi na temat usług zewnętrznych, internetowych, elektronicznej komunikacji z mieszkańcami. My jesteśmy już, gdy tak powiem, po takiej rewolucji elektroniczno-cyfrowej. Mamy u siebie to, co na bardziej na tym pracujemy, system obiegu dokumentu elektronicznego, ale za tym poszło też indywidualne konta bankowe, to Państwo dostają przy dzierżawach, przy podatkach. Jest też tak zwane e-boi. Każdy może swoje konto podejrzeć, zalogować się, utworzyć swój profil. Tylko to jest niestety też obecność u nas i można robić też płatności online. Trzeba mieć profil zaufany, założony, żeby to można było identyfikować obywatela, mieszkańca, co ułatwi dla wielu osób, które nie są, mieszkają, opłacają pewne rzeczy i można to elektronicznie u nas zrobić. Na chwilę obecną sprawdzaliśmy to, przelew kosztuje 69 groszy. Mamy też rozbudowany system informacji oświatowej. Nabory są do szkół, do przedszkoli bodajże też, w formie elektronicznej robione. I największy problem, z jakim się borykamy, to jest ten okres, jeżeli mamy dofinansowanie na coś, dajmy na to na 5 lat, to ceny są, tak jak umowa podpisana, ceny są fajne, eleganckie, nie jest to może duże obciążenie dla budżetu, dajmy jako miasto z tym radę, ale w momencie, kiedy się ciągłość projektu kończy, trwałość projektu, tak dziękuję Panie Przewodniczący, kończy się projekt i później trzeba, bo już mamy tak zaawansowane te pewne oprogramowania, systemy, mieszkańcy pozakładali konta i są to już setki, tysiące danych, że jesteśmy niejako zobowiązani, gdyż te programy są zazwyczaj tak ustawione, że migracja danych do innego systemu nie wchodzi w rachubę i jesteśmy zobligowani do podpisania już normalnej umowy o obsługę systemów. I już wtedy mamy do czynienia, że tak powiem, z normalnymi cenami rynkowymi. Promocja się po prostu skończyła i czasami bywa to tak, że jest to trzykrotnie drożej niż
mieliśmy do tej pory i nas to po prostu tyle nas kosztowało, a później trwałość projektu się skończyła i przechodzimy do szarej rzeczywistości i po prostu dlatego tak na przyszłość, jeżeli będziemy coś chcieli wprowadzić, będą propozycje wprowadzenia pewnej rzeczy, czy to testowo, testowo nam kiedyś przysłano podręcznik, że darmowy jest i tak dalej, testowo. Przysłano nam, to się skończyło na szczęście, wydawnictwo swego czasu to robiły, przysłali nam testowo coś tam, jakąś książkę czy coś i testowo ja po prostu przyjeżdżałem i testowo była faktura na abonament roczny w granicach chyba 1500 zł. Tak testowo testowali naszą, to jest problem, bo faktura została przyjęta do realizacji. Musieliśmy ją cofnąć, że nie podpisujemy żadnej umowy, żadnej faktury nie będziemy zapłacili. Dlatego też jesteśmy delikatni i ostrożni, zwłaszcza przy tej informatyzacji, która nas teraz otacza, żeby wchodzić w programy te, które będą później nas, wiemy już, że będą kosztowały na początku, bo jeżeli zrobi jakąś bazę danych, to będziemy musieli już obsługiwać do końca jeden dzień. Także tutaj panu radnemu dziękujemy. Oczywiście pan radny jak najbardziej do przodu idziemy, bo to nie ma czasu, nie ma jak zostawać tyle, ale proszę zrozumieć tutaj nas jako administratorów i później użytkowników, żeby później się okazało, że program się skończy, my zlikwidujemy konta i mieszkańcy pozostaną bez niczego. Także dziękujemy za uwagi i to w ten sposób po prostu będziemy działali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy. Jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. To jest sprawy różne. Informuję informuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającej nieważność części uchwały skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Petycja w sprawie progów zwalniających przy ulicy Żeromskiego. Odpowiedzi udzieli burmistrz miasta. Urząd Skarbowy w Bartoszycach w sprawie weryfikacji oświadczeń majątkowych. Tutaj panie z biura rady poinformowały tych panie i panów radnych, do których Urząd Skarbowy miał tam jakieś drobne uwagi, co prawda bardzo drobne. Wpłynęła również petycja o uczczenie stulecia rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej. Tą petycję skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o pisma wpływające. I kto z Państwa chciał w sprawach różnych? Proszę bardzo, pierwszy był pan przewodniczący. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja mam krótkie, znaczy jedno pytanko, a drugie takie podziękowanie. Chodzi mi o to, czy nasza gmina, bo ostatnio jest bardzo głośno o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Z tego, co ostatnio czytałem, to na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 10 gmin kwalifikuje się do tego programu i są prowadzone już działania, żeby ten program w 2023 roku wdrożyć. Czy nasza gmina też jest może objęta tym, bo jeżeli pewnie pan burmistrz nic nie wie, to znaczy, że nasza gmina nie zostanie tym programem na razie objęta. I druga rzecz, chciałbym podziękować, że w końcu powstaje łącznik, bo już dzisiaj jechałem rano, było wykorytowane, okrawężnikowane, powstaje ten łącznik na ulicy Pileckiego, bo wiadomo, już ta pogoda teraz jest taka, że tamte błoto i bardzo dziękuję za to, bo wielu ludzi o to prosiło i w końcu będzie ten łącznik z Pileckiego do tej nowej naszej Łynostrady. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam pytanie odnośnie śmietników. Ja wiem, że tutaj Państwo powiecie, że po co te śmietniki, bo ludzi nie nauczymy, bo to już takie jakby słowa padły. Chciałam zwrócić uwagę, park przy dawnym Lilipucie prowadzący w stronę rzeźni, tą trasą udają się mieszkańcy do swoich zakładów, do swoich miejsc pracy. Naprzeciwko dosłownie, po drugiej stronie Łyny są 4, może nawet nie pamiętam, może 5 śmietników. Natomiast tą drogą, którą udają się mieszkańcy, nie ma żadnego śmietnika. Czy można by było te śmietniki po prostu z drugiej strony Łyny przerzucić na to miejsce, gdzie ludzie, kosze przerzucić na tą stronę, gdzie mieszkańcy rzeczywiście się poruszają? To będzie pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy targowiska, a w zasadzie dojazdu
wjazdu do targowiska. Na szczęście no, pogoda jest jak najbardziej sprzyjająca, natomiast z uwagi na fakt, że od strony restauracji Piwem Podlane jest bardzo często ta brama zamknięta, o której też mieszkańcy za pośrednictwem forów gdzieś tutaj jakby sygnalizują i osoby, które handlują na tym targowisku, nie mogą raniutko ze swoim towarem dojechać, a dojeżdżają od strony miasta. Tam są potężne dziury. Czy można by było sumptem własnym, nie wiem, jakąś podsypkę zrobić, ponieważ auta no, tam zahaczają i to poważnie i niszczą w ten sposób. To jest taka prośba osób, które właśnie na targowisku handlują. Zwłaszcza, że mówię, pogoda sprzyja, myślę, że ten handel będzie jeszcze troszkę trwał. No i jeszcze jedna rzecz odnośnie przepełnionych, już teraz generalizuję, odnośnie przepełnionych śmietników w całym mieście. Co powoduje, że te śmieci po prostu latają tu i ówdzie i wygląda to bardzo nieestetycznie. Bezdomni też te śmieci zbierają i no jest, no segregują, tak jak Państwo, tak, segregują. Wygląda to wizerunkowo naprawdę bardzo, bardzo słabo, jakby można było zwrócić uwagę na ten temat powracający. Dziękuję bardzo. I może jeszcze pan Witold Dalski, później pan Sarzyński. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, takie drobne uzupełnienie. Ja też składałem interpelację, też dostałem odpowiedź na piśmie, także w tym pakiecie proszę o uwzględnienie tego. A teraz w temacie, który chcę powtórzyć, jak gdyby przypomnieć. Zgłaszałem swego czasu problem tablicy na kamieniu. Tak powiem, facetów poznaje się po tym, jak nie zaczyna, a kończy. Ja zacząłem, ale czas z tym tematem skończyć, bo tam jest po prostu kłamstwo historyczne i dostałem informację też na piśmie, że pan burmistrz skierował to do odpowiednich komisji, coś, nie wiem, czy to do Komisji Samorządności czy Bezpieczeństwa wpłynęło, czy nie, i czy doczekam się odpowiedzi od kogokolwiek. I drugi temat zgłosiłem, no mi się wydaje, że temat ważny i poważny. Nazwanie mostu na ulicy Bema imienia generała Fieldorfa Nila, konkretnie w 80. rocznicę powołania Armii Krajowej. Jeżeli Państwo nie wiecie, kto to był generał Fieldorf Nil, jeżeli Państwo znacie państwo Hitlerland, jak jest na tym kamieniu. Jeżeli Państwo nie wiecie, jak wyzwalała Armia Czerwona Bartoszyce i nie wiecie, że raczej zniewalała, mogę przygotować jakieś szkolenie, jakieś może pouczenie, ale proszę na miły Bóg coś z tym zrobić, albo mi powiedzieć, Darski, jesteś durny, nie wiesz o co ci chodzi i nie czepiaj się nas. Proszę albo tak powiedzieć, ale coś z tym trzeba zrobić, bo to jest sprawa historyczna, to jest sprawa no, niepopularna, sobie, patriotyczna, a mamy 11 listopada, także proszę troszkę tak o refleksję i tym tematem się zająć. Dziękuję. Czy jeszcze kilka pytań, czy pan mógłby się odnieść do tych, które usłyszał? Może tylko powiem w ten sposób, że większość tych Państwa wniosków, to takie określę, albo jest tak, jak w przypadku pana Darskiego, w toku realizacji czekamy na określone opinie i sposób tego zrealizowania. Natomiast część, tak jak i w przypadku pani przewodniczącej, no, trzeba tam dokładnie sprawę rozeznać, bo pamiętam, że jeden z przedsiębiorców zgłaszał się w tej sprawie i tej bramy i tego dojazdu. Okazuje się, że ta brama jest na terenie prywatnym, gdzie wymaga to uregulowania przez tych właścicieli już jakiegoś i zbudowania konsensusu co do funkcjonowania tej części ulicy i tej części dojazdu. I ja w tym zakresie przekażę to wszystko panu burmistrzowi i zapisuję, co państwo w tej chwili notujemy, zgłaszacie, jeśli chodzi o sprawy różne. Proszę. Pan radny Sarzyński, później pan radny Puszko. Ja jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Tak, no w sprawie tego wyzwalnikowego dochodu podstawowego.
No my nie mamy takich informacji, jeśli chodzi o miasto Bartoszyce, że byśmy się kwalifikowali. Ja w ogóle zresztą czytałem skądinąd w innym opracowaniu, że jest to na razie z uwagi na całą sytuację i finansów, i budżetu, projekt chyba taki wstrzymany lekko. Jest do, to nie jest, bo to była taka informacja sprzed pół roku, że bardzo jakieś intensywne prace, wiem, że nad gmina Barciany z powiatu kędzyńskiego tam miała miejsce, w swojej, w tej dziesiątce się uplasowała, ale czy trwają dalej prace, w jakim są zakresie, nic mi, mi nie wiadomo. Właśnie na dniach właśnie był artykuł znowu, że te prace trwają, tylko jeszcze nie określono, bliżej określony termin, tylko podano, że właśnie to są uwzględnione 10 gmin województwa warmińsko-mazurskiego przygranicznych. Dlatego myślałem, że może Bartoszyce w ramach tych gmin. Może gmina Bartoszyce. No, no właśnie o to chodzi. Skoro u nas u źródełka nie słychać, to znaczy, że my nie jesteśmy objęci tym programem. No, nikt się do nas nie. Pan radny Starzyński, proszę. Na poprzedniej sesji zadałem pytanie o urządzenia na placu zabaw przy ulicy Wolskiego. No i wydaje mi się, że nie otrzymałem odpowiedzi. Czy one wrócą, czy one nie wrócą, czy ktoś je ukradł, czy to trzeba zgłosić do prokuratury, czy do policji, do prokuratury. To jedno pytanie. Drugie pytanie to, czy przewidujemy jakieś działania energooszczędne. Ja wiem, że my tam zrealizowaliśmy program SOWA, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. W tym kryzysie energetycznym wydaje mi się, że palenie lamp całonocne to jest rozrzutność. I należałoby, tym bardziej, że bodajże w ubiegłym tygodniu ze 3-4 dni na ulicy Gdańskiej nie było oświetlenia, a cała ulica, może bez paru lamp, które chyba zepsute są na ulicy Pileckiego, cała ulica oświetlona. Więc należałoby może przejrzeć te miejsca, gdzie ewentualnie poinformować mieszkańców, że na przykład od godziny 22, żeby nie korzystali chociażby z jeziorka miejskiego na spacery, bo to już nie jest, że tak powiem, słuszna pora. Ludzie, jedna osoba czy dwie osoby, które by się chciały wybrać, mogą wybrać się w inny rejon, a przy tej okazji możemy bardzo wiele energii zaoszczędzić. Dziękuję. Proszę pan radny Puszko, później pan radny Azarewicz. Trzy pytania, żeby tak nie przedłużać. Pytanie pierwsze związane ze schronami, bo tutaj pan burmistrz jest szefem obrony cywilnej. Były też informacje w lokalnej prasie i w prasie ogólnopolskiej dotyczące właśnie inwentaryzacji, tak? Jeżeli chodzi o schronę, czy już jakaś taka informacja, wiadomo, czy mamy jakieś schrony w Bartoszycach? Czy jak ta sytuacja właśnie związana z inwentaryzacją wygląda? Ja wiem, że to zadanie wykonywała Państwowa Straż Pożarna, ale taka informacja właśnie do samorządów, a zwłaszcza właśnie do pana burmistrza powinna dotrzeć, tak? Bo pan burmistrz jest szefem obrony cywilnej na terenie miasta Bartoszyce. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy modernizacji naszego stadionu miejskiego. Na jakim etapie są prace? Ile będzie boisk, ile będzie szatni, tak? No tutaj chcielibyśmy po prostu jako mieszkańcy wiedzieć, kiedy się rozpocznie ta modernizacja. I jeszcze jedna taka prośba i też pytanie dotyczące właśnie, już też pisałem to w zapytaniach swoich i wielokrotnie też o tym, o to prosiłem. Przygotowanie dokumentacji projektowej, jeżeli chodzi o modernizację ulicy Krzywej, bo to jest jedna z też z głównych ulic na działkach. Cieszę się, że jest przygotowywana dokumentacja ulicy Majowej, ale no, ulica Krzywa również się prosi. Także czy są jakieś plany, tak, związane właśnie z tą modernizacją, kiedy ewentualnie właśnie ta dokumentacja projektowa będzie przygotowana? Dziękuję. Pan radny Azarewicz, proszę. Później pani Elżbieta Zawłocka. Dopytać, bo nie dostałem odpowiedzi od pana Roberta Pająka odnośnie tych zaproszeń. I następne pytanie to już dotyczy też właśnie bunkrów. Chodzi mi o taką sprawę, że schronów.
Kiedyś to nazywano bunkry, teraz schrony. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi mi o taką sprawę, że na ulicy Trauguta za szkołą podstawową był poniemiecki bunkier. Należałoby go, jak to się mówi, zrobić, przejść do niego dostęp i żeby w razie czego zabezpieczyć, mogli mieszkańcy bynajmniej się skryć. Następny bunkier, co teraz nazywano schron, koło dworca vis-a-vis wirażu, lekko poprzekąty. Też tam jest schron. Tam też należałoby po prostu ten schron w jakiś sposób odkryć i żeby on był sprawny. Następnie to, co robili, było straż pożarna, sprawdzała piwnice w blokach. Szanowni Państwo, nie daj Boże nieszczęścia, te bloki poskładają się jak karty, jak domek z kart. 3 godziny. Kto z tej piwnicy wyjdzie? Dlaczego to się nazywa, że schron? Tam ludzie poginą, jak wejdą. To jest taka prawda. Ani tam dokładnej wentylacji nie ma, ani tam nic. Tylko tyle, że piwnica. A to wszystko jest złożone, jak to się mówi, na spawach. A te spawy już tak bloki stoją po 50 i więcej lat, to ich nikt nie kontroluje. Nikt. To jest po prostu... Mamy teraz obraz na Ukrainie, co się dzieje, jak jest wybuch i tym podobnie. Ci ludzie, ile ludzi ginie w tych piwnicach? A niestety jeszcze chciałem dopytać o też o schron. Tutaj koło Urzędu Miasta. To jest schron, tak jak by powiedzieć, jak dom, budynek morenowski dawny. Tam też jest w piwnicy schron. W jakim on jest stanie, czy po prostu jest odremontowany i tym podobnie, bo znam ten schron, kiedy pracowałem w Morenie i Morena tym się zajmowała, dbała o to, że ten schron był sprawny. To był schron dla Urzędu Miasta, żeby w razie czego to kierownictwo, które w tym czasie zarządza, mogło tam się schować i wydawać decyzje. Dziękuję. Panie, coś, no dobrze, pani radny, poczeka pani. Chciałem doinformować w temacie właśnie schronów, że również jest schron, który jest kontrolowany, sprawdzany co roku pod budynkiem w piwnicach Poczty Polskiej. Tam jest czerpnia powietrza, tam jest wszystko, półki przygotowane na żywność i tak dalej. Także to jest sprawdzany cały czas schron, który jest, no można powiedzieć, certyfikowany na Poczcie Głównej. Pani radna Elżbieta Zabłocka jeszcze. Ja mam kilka pytań. Pierwsze to dotyczy tych rond, o których mówiliśmy już wcześniej. Mam pytanie, czy z Urzędu Miasta wyszło jakieś pismo do Zarządu Dróg Krajowych w takim akcencie, że chcielibyśmy zająć się tymi rondami? Czy wysyłane są zdjęcia, jak te ronda wyglądają, ponieważ na tych rondach rosną drzewa i jeszcze trochę te ronda po prostu korzenie porozsadzają? To jest pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie, drugie takie moje... zgłaszałam wniosek odnośnie jemioły na naszych drzewach w mieście. Dostałam odpowiedź, że jemioła nie ma sensu jej wycinać, bo co 2-3 lata odrasta. Natomiast drzew nie można konarów obcinać, bo tylko 30% możemy konarów obciąć. A więc moje pytanie jest takie, czy nie warto jest raz na 3 lata zrobić rzeczywiście takie cięcie humanitarne tych drzew, tej jemioły z tych drzew, bo za chwileczkę w Parku Elizabeth nie będziemy mieli żadnego drzewa, bo te drzewa po prostu wysychają. Wystarczy zobaczyć na drzewko, które jest naprzeciwko Urzędu Miasta, niedaleko Ardi, gdzie było piękne, kwitnące, rajska jabłonka. W tej chwili jest po prostu jedna wielka jemioła i z tym drzewkiem niskim nic nie jest zrobione. Po prostu moim zdaniem już lepiej je usunąć, bo ono ani nie jest estetyczne w tej chwili, ani żadnych swoich
swoich funkcji nie spełnia, bo tam nawet tak naprawdę liści prawie nie ma. I jeszcze w sprawie koszy, ponieważ pani przewodnicząca mnie wyprzedziła, ja chciałam tak troszeczkę, może taką dygresję swoją powiedzieć, że my tak naprawdę robimy, znaczy my, nie my, przepraszam, ale władze miasta tak naprawdę robią wszystko to, na co mają chęć, a nie robią tego, o co proszą mieszkańcy. Mieszkańcy od 2 lat proszą o kosze, co obija się nam naprawdę na każdej sesji. Na każdej sesji mówimy, że jest za mało koszy, że tych koszy, dlatego one są tak przepełnione. Im więcej ich będzie, będzie mniej. A tak naprawdę władze miasta, no nic z tym nie robią, tak? Ale teren zagospodarowują, na które radni nie wyrazili zgody i o którzy mieszkańcy też mówią, że nie ma takiego sensu robić to w tym miejscu. Także coś tu chyba się, nie wiem, rozmija gdzieś, bo jesteśmy po to i my radni i władze miasta, aby spełniać wszystkie żądania, prośby mieszkańców. Oni są naszymi płatnikami, oni dla nas dają na nasze pobory, czy nasze diety, czy też pobory Urzędu Miasta. A więc tak naprawdę naszym obowiązkiem jest, jeżeli mieszkańcy proszą jeden, drugi, trzeci raz, nad tym się pochylić i starać się te ich problemy rozwiązać. Dotyczy to również tych drzew, o których mówiłam i panie burmistrzu, 30% korony drzew można obcinać zgodnie z prawem. A więc nie ma problemu, żeby te drzewa naprawdę przejrzeć i usunąć te konary, które ludziom przeszkadzają. Jeżeli nie, to proszę oddelegować ludzi, którzy te liście będą z posesji zbierali, bo taki jest obowiązek właściciela drzewa. A więc tutaj musimy, zwracajmy uwagę na drobne problemy mieszkańców. Drobne, nie muszą to być ogromne problemy związane z ulicą, którą odpowiemy, przepraszamy, nie mamy kasy. Ale to są drobne problemy, które można tak naprawdę od ręki załatwić. Także ja dziękuję. Proszę bardzo, może panie burmistrzu, do tej serii pytania. Jeśli chodzi o schrony, to poproszę o informację pana sekretarza, bo on, wiem, że ostatnio prowadził taką wewnętrzną ewidencję tego problemu. Szanowni państwo, tutaj zrobię kryptoreklamę dla Barcatu. Odsyłam do programu, który był informacje na temat schronów. Też padło tam, rozmawialiśmy na temat schronów. No niestety, to co się wydarzyło w latach 90. większość z państwa pamięta, nastąpiła zmiana ustrojowa i nikomu schrony nie są potrzebne i zostały po prostu sprzedane. Nie są potrzebne i zostały sprzedane. W latach 90. tak doszli co niektórzy do wniosku, że to nie są schrony nam potrzebne do niczego i nawet na terenie miasta zostały sprzedane, wykorzystywane są teraz na nie wiadomo co, bo to są tereny prywatne. Jak państwo pamiętają, sklep Irena, Bartek, tam też były schrony, były studzienki, studzienki były wentylacyjne. Dworzec jest terenem prywatnym w tej chwili w tamtej części. Schron na poczcie, super, przyjdzie 17 tysięcy ludzi, tam się wszyscy zmieszczą. No bo taka prawda, w takiej jesteśmy rzeczywistości, także w takiej rzeczywistości zostaliśmy postawieni, pozostawieni w tej rzeczywistości. Od iluś lat, 10 lat, została uchylona tak zwana ustawa o obronie cywilnej. Tego nie ma. W tej chwili się pracuje. O zarządzaniu kryzysowym zostały dużo zmiany, ale ustawy o obronie cywilnej nie było przez wiele, wiele lat. Teraz w tej chwili właśnie dlaczego Straż Miejska, Straż Pożarna się tym zajmuje, państwowa? Nie odpowiada, bo ustawy nie ma. Ale komendant główny, zgodnie z obowiązującą ustawą, jest też z jaką obowiązującą ustawą? Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej jest komendantem głównym jaką obrony cywilnej. Obowiązującą ustawą? Czyli pełnia gdyby pożarnej? To jest ustawa z 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. O ochronie przeciwpożarowej. Tylko i wyłącznie. A utrzymywanie schronów, kto ma robić? Straż Pożarna? Zrobienie schronu i z tych wszystkich, że tak powiem państwu, przepisów, ja mówiłem o tym właśnie, nie ma tutaj tego dokumentu z sobą, zostały nam jedna kartka wytycznych, może dwie kartki, dwie strony wytycznych, co powinien zawierać schron i jakie powinien być klasy. I nic więcej się nie ostało. I według tego, żeby teraz schron wybudować,
schrony wybudować. Może nie schrony, już dajmy na to z tego pomieszczenia służące do ochrony ludności. To ja po prostu takiej możliwości w tej chwili nie widzę. Bo zgodnie z tym wszystkim, z poprzednimi latami, latach 80. i 90., właśnie budowane, powinny być budowane bloki mieszkalne, Radosław IV, lat 60., 70., 80., które, i tu też mówiłem, może w spółdzielni mieszkaniowej trzeba się cofnąć do projektów, to co pan radny Azarewicz mówił, że są stropy grubsze, przynajmniej powinny być grubsze i te piwnice powinny spełniać zasady budowli ochronnych, bezpieczeństwa i budowli ochronnych, że strop pomiędzy parterem a piwnicą powinien być grubszy, ściany fundamentowe powinny być grubsze. I z drugiej strony się zadaje pytanie, wiadomo, że te bloki się złożą jak domy z kart, dlatego w mojej ocenie, dlatego jest dużo okienek piwnicznych do nikogo, do niczego niepotrzebnych, bo w blokach się węgla nie składuje. Dlatego to może być traktowane jako ewentualne wyjście ewakuacyjne z bloku. To proszę to wziąć pod uwagę. Jeżeli państwo, jeżeli by działała w mieście, zgodnie by funkcjonowała ustawa o obronie cywilnej, to tak na zdrowy, logiczny rozum tych pytań by nie było, bo każdy mieszkaniec by wiedział ze swojego rejonu, gdzie ma schron i gdzie ma się udać. Każdy jeden by wiedział. A teraz nie ma tej informacji, nie mamy gdzie się udać i nic nie wiemy. Dlatego zostaliśmy to przez to są zaniechania lat, 30 lat albo i więcej, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Nikt nie przewidywał pewnych rzeczy, że na wojnie się skończyła, mur padł i tyle. To tak na odnośnie schronu przy ulicy tutaj Bohaterów Montekasynu w budynku tutaj faktycznie, on był przygotowany jako schron sztabowy. Jest pomieszczenie zabezpieczone, żeby szczury nie łaziły, zabezpieczone betonem ze szkłem, żeby tam się wylęgarnie nie było, bo najpierw żeśmy tam weszli swego czasu w 2015 roku. W 2016, jeżeli dobrze pamiętam, Zakład Usług Komunalnych wywalił tam te wszystkie rzeczy, zabezpieczyliśmy po prostu pomieszczenie, tam jest wyjście takie ewakuacyjno, zapobiegawcze takie, że można z tego budynku wyjść, z tego pomieszczenia wyjść i przez te drzwi i kanalizację, co tam się działo, zdjęć nie robiliśmy, żeby nie pokazywać tutaj. Ten schron po prostu jest teraz zabezpieczony, żeby nie było wilgoci, nie łaziło nie wiadomo co, zamknięty i tyle. Bo pełny schron to powinien być wentylowany, zabezpieczenie w wodę, w żywność, osobne ujęcie, ogrzewany osobnym ujęciem, także to są takie rzeczy, na które w tej chwili żadnego samorządu, żeby wybudować schrony dla 17 tysięcy ludzi, nie stać. Państwo się z tym tutaj w tej chwili boryka, bo się ktoś obudził, może wreszcie, że taka sytuacja po prostu, zostaliśmy z ręką w nocniku i na lodzie. Czy tak, żeby już tutaj nie przedłużać odnośnie właśnie tej ochrony ludności, ja tylko chcę się krótko zapytać, czy samorząd, no bo teraz trwa ta inwentaryzacja, otrzymał bądź otrzyma jakieś środki do, na temat zakupu właśnie indywidualnych środków ochrony ludności, no chodzi tutaj przede wszystkim o maski przeciwgazowe, tak, bo jak nie ma tych schronów, to te maski są potrzebne, czy coś w ogóle, nie wiem, jakaś informacja w ogóle z ministerstwa na ten temat, bo jak ma być ta inwentaryzacja, no to powinny też być środki finansowe, tak, dla samorządów. Coś dostaliście w ogóle? Jest jedna rzecz. Inwentaryzację robi Straż Pożarna i faktycznie chodzą, sprawdzają pomieszczenia, to co wiedzą. Pewnie jakiś raport obszerniejszy będzie. Nie wiem, czy z wglądu, niekoniecznie. Proszę pamiętać, że my zarządzanie kryzysowego mamy w budżecie 100 tysięcy złotych. Jest to ten procent, promil, który jest obowiązkowy, który musimy mieć na potrzeby tu działania urzędu. Nie mówię o mieszkańcach, bo to co się zadziało, te maseczki po jakimś czasie, inne rzeczy. Tak, w tej chwili tabletki jodowe są z jodkiem potasu rozdysponowane do szkół. Myślę, że tego nie będziemy musieli używać i żeby przeznaczyć, jest rzecz, że jak się człowiek wczyta pewne rzeczy, to maska, tym pochłaniacz do tej maski, przynajmniej do tych starych masek, które ja pamiętam, ma trwałość gwarancji pół roku. Czyli musielibyśmy co pół roku jakieś, bo to były podwójne, jakieś 34 tysiące pochłaniaczy co pół roku wymieniać i wyrzucać, bo nie moglibyśmy ich wydać mieszkańcom, bo są po terminie ważności.
Nie mówię, że nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy z pomocy covidowej. Na pewno żeśmy. Nie, nawet o tym nikt nie myśli w tej chwili, bo są inne problemy. Dziękuję. Chciałem dopytać, bo pan, panie Robercie, powiedział pan taką sprawę, że dawne bunkry zostały sprzedane. Czy bunkier za szkołą podstawową numer 1 na Trauguta też został sprzedany? O ile nie, to uważam, że trzeba poczynić kroki, żeby jego usprawnić, żeby on był mógł spełniać funkcję bunkra. Odpowiadając już, kończąc ten temat, powiem państwu, że nie mamy i nie otrzymaliśmy po poprzednikach, poprzednicy po poprzednikach żadnego wykazu schronów, obiektów ochrony ludności znajdujących się na terenie miasta. To, co pan radny mówi, to pamięta, ja też pamiętam, chodziłem do jedynki, że coś tam kiedyś było i zawsze to było zamknięte i zapieczętowane i nikt tego nie otwierał. Także teraz w sumie mogliśmy się z panią dyrektor przejść, otworzyć czeluście pieki i zobaczyć, co tam jest. Jak to się wydaje i to... Nie wiem, czy jest zasypany, ale przypuszczam, że... Parking został wybudowany i żeby już to się nie zapadło z tyłu, to pewnie został tak, jak pan skarbnik tu wspominał, został zasypany i tyle. Zostały ewentualnie tylko drzwi, a może i są zamurowane, bo ja dawno w tej szkole nie byłem. Dziękuję. Widzę, że nie ma więcej pytań. Proszę bardzo, panie Karolu. A na temat z tego stadionu? Na temat stadionu. W sprawie stadionu wiem w tej chwili, że trwają w Wydziale Inwestycyjnym prace koncepcyjne, żeby przygotować to do kwestii już przyszłości realizacji, uzgodnić te sprawy, które będą, jeśli chodzi o funkcjonalność, o te sprawy, które też pan poruszył w pytaniu. Jeśli chodzi o ulicę Krzywą, rozumiem, że to będzie następny etap tego dużego programu rewitalizacji ulic, które państwo przyjęliście i w tej chwili aplikowaliśmy na 5 bodajże ulic do tego programu finansowania dróg lokalnych. Czekamy na rozstrzygnięcia, będą one dopiero niestety na początku przyszłego roku i będziemy wiedzieli, w jakim zakresie, co możemy robić, a dokumentacja no przecież może być w ramach budżetu, jak państwo będziecie ustalali tutaj priorytety, jeśli chodzi o politykę w zakresie drogownictwa wewnątrz Bartoszyc ujęta. Jeśli chodzi o ronda, to wiem, że w tych rozmowach dotyczących dróg krajowych brał udział pan sekretarz. Czy pan ma jakąś wiedzę w tym temacie rond i utrzymania letniego tej drogi krajowej przebiegającej przez Bartoszyce? Swoje przetargi, tak. No to ewentualnie tutaj się, ja przedstawię tę sprawę panu burmistrzowi, on podejmie decyzję, czy wystąpić do tej instytucji o te przejęcie. Ja skądinąd uważam, że to byłoby ewentualnie potrzebne, ponieważ te ronda zdecydowanie odbiegają swoją jakością, estetyką. Ja uważam, że i bezpieczeństwem, jeśli chodzi o właśnie ich formę w tej chwili, w jakiej one są. Ja przepraszam, ja panie burmistrzu, tylko przerwę. Panie sekretarzu, ja przepraszam, panie sekretarzu, czy mogę, by pan uczestniczył w tych spotkaniach? Bo przetargi są na utrzymanie dróg. A czy państwo pisaliście pisma, żeby z tych przetargów wyłączyć ronda i że my po prostu tymi rondami się zajmiemy jako miasto za jakąś tam kwotę, tak jak mamy. Chodzi mi o to, czy jakieś pisma wyszły, bo oni ogłaszają przetarg ogólnie na całą drogę. Oni nie wyłączają rond. A więc czy pisaliście pisma, że jako miasto pokazywaliście zdjęcia, jak to wygląda, jeżeli to utrzymuje osoba, która to, czy tam firma, która to jest odpowiedzialna za sprzątanie. Czy od was wyszły jakieś akcenty takie, że prosicie o wyłączenie tego z przetargu i prosicie o to, swój jakąś propozycję daliście, że miasto się tym zajmie? Panie burmistrzu, pan Sekita, jakbym mógł to powiedzieć. Bardzo proszę, panie kierowniku. Panie przewodniczący, szanowni państwo, z tego co wiem, pan burmistrz i pracownik, jeden z pracowników urzędu prowadzi rozmowy z rejonem Generalnej Dyrekcji Dróg w Lidzbargu Warmińskim na temat przejęcia przez gminę w ogóle utrzymania porządku i czystości na całej długości tej drogi krajowej.
od tablicy do tablicy, łącznie z tymi rondami, tak? Jest to na etapie już spotkania z pracownikami Generalnej Dyrekcji. Teraz jest formuła tylko doprecyzowania porozumienia, no i oczywiście ustalenia odpłatności za tą usługę, jaką my, ile byśmy poprosili sobie od Generalnej za wykonanie tych zadań, tak? Także te działania są podjęte i te czynności są wykonywane, tak? Co do tych odpowiedzi, pani radna, zwracam się do pani Elżbiety Zabłockiej. No cóż ja mogę dodać? Odpowiedzi otrzymała pani od specjalistów pracujących w Urzędzie Miasta. Taki jest pogląd w tej sprawie. Ja nie jestem człowiekiem, który ma wiedzę w tej materii przekraczającą to zakres tych odpowiedzi. Czy można to wykonać? Myślę, że trzeba nad tym się po prostu pochylić, że można w każdej sprawie szukać jakiegoś rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich. Ile tych mieszkańców? Jeśli chodzi o kosze do odpadów, no ten problem jest tu wielokrotnie przez Państwa poruszany. Jest dzisiaj na sali, jeżeli Państwo chcielibyście wysłuchać jeszcze kilka minut, bo już prowadzimy ponad 3-godzinną dyskusję w tych różnych sprawach, ale one są ważne. Ja to rozumiem. Jest pan Krzysztof Jerzyło, którego firma odpowiada no, za opróżnienie tych koszy i może jego opinia, być może przywołana po raz kolejny. To już znacie tę opinię. No to znacie tę opinię, no to do tej opinii trudno też mi coś więcej dodać, jeśli chodzi o stan tej sprawy. To w tej materii i chyba jeśli chodzi o te pytania wszystkie. Ja odpowiem na resztę. Jeszcze nie wszystkie odpowiedzi zostały udzielone na wszystkie pytania. Proszę bardzo, pan sekretarz. Targowisko dojazd. Targowisko dojazd, jest to przejazd przesterem prywatny i od strony ulicy bodajże Kowali czy jakoś tam tak, czy Kopernika, to jest Kopernika. Tam jest wjazd, to możemy rozważyć na poprawienie tego wjazdu. Ten przejazd był otworzony na stałe w momencie, kiedy była rewitalizacja Starego Miasta. Z właścicielami podpisaliśmy umowę, że oni to udostępnią przejazd. My tą drogę po zakończeniu remontu doprowadzimy do stanu poprzedniego i tak się stało, także dlatego to było otwarte, bo mieliśmy z nim jako miasto podpisaną umowę na obsługę Starego Miasta. Od kwadratu? To chodzi o ten parking przed bazarem. Co jest? Jak się wie, że... No to przyjrzymy to. Ja mówię o miejscu, o wjeździe od strony apteki, od przy Biedronce. Tam okay. Ludzie wjeżdżają, tak, od strony Kętrzyńskiej. Przyjrzymy się, zobaczymy, co tam trzeba poprawić i co zostanie. Ale to, nie, tam nie ma, nie, ja już mówię, abstrahując. Zobaczymy, co to jest, dlaczego to się wydarzyło. To przyjrzymy się temu, to pan sekretarz zapisze. Znaczy to, co pan burmistrz wspominał odnośnie otwarcia bramy, ja nie mówię, bo wiadomo, że to jest teren prywatny i mieszkańcy okay. Też rozpatrywali, ale tutaj jakby sygnalizują ten wjazd od strony Kętrzyńskiej, tak? Bo on jest jakby dostępny, ale tam zawieszenie, że tak powiem. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. Dokładnie, można stracić. Dziękuję. Druga rzecz, tablice kamienne, nazwanie, zmienienie, zrobienie czegoś. Ja proponuję, żeby pan Darski przygotował. Zdjąć całkowicie. Tam niepotrzebne. Nie wiem, czy te tablice ona... trzeba zdjąć, a później się zastanowić, jaką tam treść. To może być różna treść, na przykład obrońców polskości. Szanowny panie radny, jeżeli pan ma, bo radni mają inicjatywę uchwałodawczą, jeżeli będzie uchwała, żeby zdjąć tablicę i w ogóle ją tam zdjąć, bo jeżeli to zostało przez kogoś założone ileś 10 lat temu, to my jako samorząd, czy jako burmistrz, powie, weźcie tę tablicę tam zwalcie i rzuć ją w kąt, bo ona jest zła. Ktoś to kiedyś postawił. Ktoś tam sobie przy tym, krótko mówiąc, zdjęcie robi, to jest historia. Także jeżeli państwo podejmą taką uchwałę dającą burmistrzowi działanie, że zdjąć tą tablicę i w zamian coś powieść albo zostawić pusto, nie może być określenia przez państwa takie określenie w samorządzie, zróbcie coś i jakoś to będzie. Jak coś się robi, to musi być zrobione od początku do końca, bo później to się mści. Dlatego to musimy już na przyszłość, jeżeli pan radny Darski występuje z takim wnioskiem, zrobić to tak, żeby już w przyszłości do tego tematu nie wracać. Także tu oczekuję od pana Darskiego inicjatywy tutaj uchwałodawczej, komisje i tak dalej, grupy zgodnie ze statutem. Odnośnie mostu, taka sama sytuacja, odnośnie nazwania mostu, przygotowanie uchwały, grupa radnych i tym tematem zajmuje się
rada, nie burmistrz. Burmistrz może tylko ewentualnie ustalić, czy, i to było ustalane, już dobrze pamiętam, że czy właściciel drogi nie wnosi zastrzeżeń i uwag, że będziemy nazywali. Nie, nie było takich sprzeciwów, nie było takiej uwagi. Także tutaj oczekuję od inicjatywy też uchwałodawczą. Adrem, można szybciutko. To tablicę trzeba zdjąć, a później się zastanowić i przekazać do Muzeum Komunizmu, bo w tej chwili jest takie działanie. Jak będzie taka uchwała, zdjąć, przekazać do Muzeum Komunizmu, bo to ktoś ten kamień postawił, jakaś uchwała Rady Miasta, gdybyśmy się cofnęli, przejrzeli lata 50, 60, 70, nie wiem jaka tam data figuruje, albo z tego roku, 75. Jakaś uchwała Rady Miasta na to była. Ktoś... Albo zarządzenie, nie wiem, pierwszego sekretarza, ale coś, jakiś kwit na to by, to nie znalazło się tak, o, że jest i już. Przede wszystkim ktoś ten kamień nie postawił, a przestawił. A przestawił po to, żeby postawić pomnik Orła Białego i w założeniu postawienia pomnika Orła Białego tego kamienia miało nie być. Nie może zlikwidować. Miejsce inne możemy przenieść. Następne pytanie, pan radny Serzyński pytał o urządzenie na placu zabaw Policji Wólskiego. Z tego co dotarłem do mnie informacją, zostało zabrane ze względu na konserwację. Powinny wrócić, jeżeli będą dewastowane i niszczone. Działania energooszczędne, to jest temat gorący. Powiem krótko i w ten sposób odpowiem, bo z burmistrzem byśmy rozmawiali na ten temat, że jak już naprawdę nas przypili, to będziemy wyłączać oświetlenie w mieście. Bo wyłączanie teraz zapobiegawczo i dopuszczenie do czegoś jakoś, no niebezpieczeństwa, chodzi o przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Wystarczy, że jeżeli no, tak padło tutaj też propozycje Jeziorko Mleczarskie, wystarczy, że my włączymy na oświetlenie na Jeziorku Mleczarskim po 22, a ktoś będzie wracał z pracy tędy, bo ma bliżej, albo go podwiózł samochód, bo wracał z Kętrzyna i będzie tędy szedł i coś mu się stanie. My nie chcemy podejmować takich działań, żebyśmy musieli włączać, bo coś się stało. Lepiej zapobiegać niż później, że się wydarzyło, ktoś dostał krzywdę i tak dalej. Pan Puszko, schrony, modernizacja już było załatwione. Pan Azarewicz, jest tak przyjęta jedna zasada, też w starostwie jest taka sama, że zaproszenie się generalnie daje do biura rady z informacją, że jest taka uroczystość i o tej godzinie. Jeżeli radni są zainteresowani, to po prostu przychodzą. I takich indywidualnych zaproszeń już się dawno nie stosuje. Z tego co wiem, tutaj w naszych samorządach ta po prostu jest przyjęte, że do biura rady zaprasza się, informacja przychodzi do radnych, że zapraszamy. Ale bynajmniej SMS biura rady powinien być. A to już insza inszość. To już insza inszość. Schron tutaj miałem. Czy coś jeszcze zostało, co? Chyba wszystko, co miałem zapisane. Dziękuję. Chciałem zapytać pana burmistrza Krzysztofa, bo wspomniał o stadionie. Czy po prostu prace inwestycyjne, te, które rozpoczną się na stadionie, my jako radni będziemy informowani, czy zostaniemy ręką w nocniku, jak mamy z Nowowińskiego? Uważam, że powinniśmy o tym doskonale wiedzieć i przedyskutować, bo to są pieniądze, które żeśmy dostali, ponad 17 milionów i trzeba niestety je spokojnie wydać z rozwagą, bo doszły mi takie słuchy, że mają być postawione tam dalej rozbudowa w formie kontenerów. Kochani, nie róbmy takich rzeczy, jakich kurników i tym podobnie. Bo to do czego to pasuje? Jest projekt podnieść budynek, przedłużyć budynek, tak zrobić profesjonalnie, żeby to miało wygląd i nogi i ręce. Dziękuję. W odpowiedzi na tutaj dla pana Zarybicza odnośnie stadionu, jest to w formie zaprojektuj i wybuduj. Założenia były takie. Były, powiem, nie wiem czy są aktualne w tej chwili, na chwilę obecną, bo to jest wszystko w trakcie, że faktycznie chcieliśmy zrobić zabudowę kontenerową z szatniami, pomieszczeniami i tak dalej. Ale krótko mówiąc, języka i co się okazuje, żeby stadion nasz był
właściwe, żebyśmy właściwie wydali pieniądze i żeby zawody, które tam się będą odbywały, muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne i mieć, zostać zarejestrowane i mieć nadane odpowiednią klasę stadionu. Że w przypadku, gdy będziemy mieli zawody, czy to dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ktoś ustali rekord Europy i żeby ten rekord został zakwalifikowany. Czy to będzie w dal, zwyż, rzut młotem i tak dalej. Także temat jest teraz jeszcze otwarty. Musimy, sprawdzamy, czy nam się wszystkie urządzenia pomieszczą dla odpowiedniej klasy. Pchnięcie kulą, rzutoszczepem i takie inne rzeczy. Ilość bieżni. 4, 6, czy jest potrzeba, czy potrzeba 8, czy nam coś wszystko zmieści i to robimy własnym sumtem, nie dajemy tego projektantom, żeby przynajmniej w tych warunkach, które chcemy dać projektantowi wytyczne, co ma tam być i której klasy stadion nas interesuje. Burmistrz, byliśmy tu też na wizycie studyjnej, przywiózł fragmenty podbitki na tory dla biegaczy i niby to samo, ale spada z klasy stadionu i koszt tego jest tej lepszej bieżni, gumowano jakieś tam z czymś tam jeszcze, jest o 30% droższy niż to, co chcielibyśmy tańsze kupić. Dlatego to jest wszystko w trakcie i jeżeli Państwo będą zainteresowani, to też zapraszam do siebie i będziemy coś wiedzieli, no to po prostu no, musimy sami opracować to, co chcemy na tym stadionie mieć. Dziękuję. Proszę, pan Karol Kapuściński. Przepraszam, że się wtrącę, ale te problemy omawiamy też z udziałem pana Azarewicza na komisji i pani Karolina mówiła też i tutaj, co wcześniej wspominaliśmy, że będą przedstawione te projekty do publicznej wiadomości i dla radnych również i był na tym posiedzeniu pan również Tadeusz Azarewicz, więc proszę uszanować też czas wszystkich i po prostu proszę, pana przewodniczącego proszę o to, pan żeby czasem... Proszę pan radny Kapuściński. A i wnoszę formalny wniosek o przerwę. Będzie po wypowiedzi pana Karola, myślę, że to będzie ostatnie i zrobimy przerwę. Ja mam dwie prośby, uwagi od mieszkańców tutaj, o pewne wykonanie pewnych rzeczy. Chodzi na przykład o zakrzewienie, które znajduje się przy takim kamieniu z tablicą upamiętniającą wypadek jednego ze strażaków przy Jeziorku Mleczarskim. Po prostu tam jest to zadrzewienie, ten krzew po prostu zasłania już cały, że tak powiem, ten kamień, pomnik. I jakby można po prostu to było przyciąć, w jakiś sposób wyeksponować te miejsce. Drugą mam taką prośbę, uwagę zwrócono mi, żeby coś z tym zrobić, ponieważ jakiś czas temu zostały postawione takie drewniane donice kwadratowe, sześcienne z nasadzeniami i one już mają parę lat i, że tak powiem, już straciły ten swój blask. Na przykład na Bohaterów Warszawy jest przy przystanku taka tablica, taka skrzynia, tam już nie ma nasadzeń, tam jest po prostu skrzynia z ziemią, nie? Czy żeby to odmalować, wymienić albo jakieś nowe nasadzenie na przyszły rok przyszykować. I mam też taką propozycję, bo miasto powinno sprzyjać tutaj, robić pozytywny klimat dla przedsiębiorców, w jakiś sposób, że tak powiem, dbać o rozwój. I chodzi o targowisko miejskie i sprzedające tam osoby, czy byłaby taka możliwość, żeby czy z urzędu, czy na stronie urzędu w jakiś sposób zareklamować jeszcze bardziej tam to, co jest tam sprzedawane i te miejsce, żeby ta przestrzeń była jakaś bardziej atrakcyjna, konkurencyjna, w jakiś sposób, nie wiem, czy zrobić zdjęcia i umieszczać gdzieś na stronie facebookowej, czy w jakiś sposób, nie wiem, w jakiś sposób, zobacz, czy tam jest sprzedawane, żeby to dotarło do większej ilości mieszkańców, żeby to było bardziej uczęszczane. Odpowiesz. Tu od odpowiedzi krótko, przyjęliśmy to do wiadomości odnośnie krzewów i tak dalej. Rozumiem, że jesteśmy, zakończyliśmy ten punkt. Ogłaszam przerwę do godziny 14:30. Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 4/1/58. I poproszę tutaj panią Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały.
Proszę ustawić mikrofon. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Zmiany w budżecie. Dochody. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie o 14 081 zł planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za inwestycję rewitalizacji Placu Konstytucji 3 maja. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995. Zwiększenie o 20 tysięcy zł planu dochodów z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 4 osób na okres 1,5 miesiąca. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 756, rozdział 756-16. Zmniejszenie planu wydatków o 256 tysięcy zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji w 2022 roku inwestycji budowy kontenerów mieszkalnych. Do przedmiotowej inwestycji został wykonany projekt techniczny oraz została wydana decyzja o pozwolenie na budowę, która została zaskarżona do wojewody. I teraz biorąc pod uwagę, że czas na rozpatrywanie tego odwołania i czas na przygotowanie procedur przetargowych nie pozwoli nam na wykonanie tej inwestycji w 2020 roku, drugim roku, dlatego zmniejszamy plan wydatków i tą pozycję komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, paragraf 60-60, zmniejszenie o 15 tysięcy zł planu wydatków na zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego. I paragraf 42-10, zwiększenie o 9 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego. Po dokonaniu rozeznania cenowego stwierdzono, że program można zakupić właśnie w kwocie 9 tysięcy zł i przeniesiono go w ramach do wydatków bieżących. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Paragraf 42-60, zwiększenie o 6 tysięcy zł planu wydatków na zakup energii. O 6, a co ja powiedziałam? O 6. Ja powiedziałam dobrze. Na koniec września wykorzystano środki na ten cel już w kwocie, w procentach 99,7%, więc niestety nie wystarczy na następne miesiące i dlatego ta konieczność zwiększenia planu wydatków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14. I tutaj są trzy paragrafy, 45-30, zmniejszenie o 56-18 planu wydatków na opłatę podatku VAT i przeznaczenia tej kwoty na zwrot dotacji z tytułu niekwalifikowalności podatku VAT przy realizacji Starego Miasta w części obszaru objętego umowami dzierżawy pod tak zwane ogródki piwne. Kwota powyższa była planowana jako zwrot podatku VAT, jednak po uwzględnieniu z Urzędem Marszałkowskim będzie to zwrot dotacji. I paragraf 45-80. Zwiększenie planu wydatków o 14 081 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. I paragraf 66-90. Zwiększenie o 56 817 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego właśnie z tytułu dofinansowania rewitalizacji Starego Miasta. Te wszystkie paragrafy komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-01, 801-03, 801-04 to są przesunięcie wydatków między paragrafami i zwiększenie o 40 tysięcy zł wydatków przeznaczonych na pokrycie wydatków płacowych nauczycieli i obsługi oraz 130 tysięcy planu wydatków na zakup energii elektrycznej i ogrzewanie.
Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 801-32. Proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi ten rozdział 801-32, proponuję zmniejszyć kwotę z 40 tysięcy do 23. Jesteśmy już po jak kosztorysowaniu i wyszło mniej po prostu. Więc tutaj w rozdziale 801-32 zwiększenie o 23 tysiące złotych z tytułu wydatków z przeznaczeniem na rewitalizację inwestycji przystosowania pomieszczeń pod potrzeby szkoły muzycznej. Zwiększenie wynika z niezaplanowanych prac związanych z instalacją PPOSZ. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 2 głosach wstrzymujących się. Dział 85, rozdział 852, rozdział 852-19, zwiększenie o 25 200 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zwiększenie o 20 220 złotych planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 1,5 miesiąca. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 926, rozdział 926.04, zwiększenie o 128 tysięcy złotych planu wydatków BOSIR-u. Dyrektor uzasadnia wniosek wzrostem cen towarów i usług oraz zmniejszeniem planu wydatków. Panowie, proszę o zaniechanie dyskusji. Na wynagrodzenie przy uchwalaniu budżetu, mimo złożonego wcześniej zapotrzebowania w tym zakresie. Złożony projekt przewidywał wydatki na wynagrodzenia na poziomie 881 200, a uchwalono na poziomie 860 000 zł. Tutaj jeszcze w poszczególnych wyjaśnieniach pana dyrektora. To tak, w 2022 roku zostały wypłacone 2 nagrody jubileuszowe po 10 836 zł i na miesiąc grudzień planowana jest nagroda na około 4 tysięcy zł. No, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Ze względów formalnych pytam, czy poprawkę w rozdziale 801-32 zmieniając z 40 tysięcy na 23 możemy traktować jako autopoprawkę burmistrza, tak? Nie będziemy jej głosować. Proszę, Pani Przewodnicząca. Jeszcze tutaj trzeba powiedzieć o tym załączniku numer 3, który wydatki realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 omyłkowo w tabeli jest 2 razy dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej. Trzeba to wykreślić. I dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię. Kto z Pani Panów Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie ma dyskutantów, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały zmian w budżecie oznaczonym numerem 1 na 58? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2 na 58. Również poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozie finansowej, które wynikają ze zmian w budżecie, oczywiście z poprawką, którą naniósł pan skarbnik. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jest to projekt o oznaczeniu numerem 3/58. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W projekcie uchwały wnioskodawca proponuje wzrost stawek o 10% w stosunku do obowiązujących. Komisja po przeanalizowaniu proponowanych stawek wydaje opinię pozytywną przy 2 głosach wstrzymujących się. Wiemy, że uchwała może wzbudzić kontrowersje, jednak warunki zmuszają nas jako Radę do podjęcia takiej decyzji. Wzrost wszelkiego rodzaju cen towarów i usług, wzrost oprocentowania wziętych kredytów zmusza do podjęcia uchwały o wzroście stawek podatku od nieruchomości. Ja mogę tylko państwu dodać, że tutaj pan skarbnik mi przeliczył w budynkach mieszkalnych, jaka to będzie wzrost dla danego właściciela czy mieszkania. Więc tak, przy mieszkaniu 40-metrowym ten w stosunku rocznym ten wzrost będzie 3 zł dla mieszkańca. 3,20, przepraszam. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pana Lipiejko. Ja, proszę państwa, chciałem zadać takie pytania. Kto w Bartoszycach nie płaci podatku od nieruchomości? Najbardziej mi chodzi o te sklepy wielkogabaretowe, czyli znaczne markety z obcym kapitałem. Czy są płacone i w jakiej ilości, czy są w jakichś preferencyjnych cenach płacone podatki przez te nasze na przykład trzy takie bardzo poważne rzeczy, jak są fabryka mebli, Arsenał i dawny szpital. Czy są przez to odprowadzane takie podatki jak wszyscy, bo tutaj najbardziej to uderza w firmy, które mają dużą powierzchnię i to przede wszystkim są, myślę, firmy te, które tutaj są na naszym rynku, jakby te lokalne. No i interesuje mnie to, czy tamte, o których wspomniałem, tych obiektach są uregulowane tak jak trzeba, bez żadnych należności zaległych. Dziękuję. Proszę mikrofon włączyć. Proszę bardzo, pan radny Azarewicz. Ja chciałem dopytać taką sprawę. Te firmy, które tak jak na Drzewnej, fabryka mebli tutaj wspomniana, nie funkcjonuje, kto za nich ponosi podatki? Wiele, wiele takich innych firm, które po prostu niby istnieją, a nie istnieją, a za grunty ktoś musi płacić. Czy ewentualnie po prostu są kierowane do organów, które by ściągały od nich podatek należny dla miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Panie burmistrzu, panie skarbniku, kto to odpowie na te pytania? Jeżeli chodzi, tu kilka wątków. Pierwsza sprawa to jest tak zwane sklepy wielkopowierzchniowe, markety, więc one płacą najwyższe podatki, jakie uchwalamy i płacą je po prostu, bo one mają jakieś pewnie zwolnienie, ale nie z podatku od nieruchomości. Fabryka mebli, kto ponosi odpowiedzialność i tak dalej, na tym byłym przedsiębiorstwie, czuwa, że tak powiem, syndyk masy upadłościowej, on jakby prowadzi te wszystkie sprawy zamknięcia tej firmy. Nie jestem w stanie udzielić w tej chwili odpowiedzi, a nawet chyba nie wiem, czy mogę, czy tam zaległości są, czy nie ma. Sądzę, że nie ma, ale nie jestem pewny, naprawdę. Jeżeli chodzi o szpital, podatek jest płacony, ten stary szpital, tak? Podatek jest opłacany. Jeżeli chodzi o Arsenał, wydaje mi się, że też jest płacony podatek, opłacony, bo tam, że on nie jest zwolniony. On, z racji tego, że jako zabytek mógł być zwolniony, ale że nie jest utrzymywany, no, nie jest odpowiednio konserwowany i tak dalej, niestety właściciel musi płacić podatek. To
tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. A czy, jeszcze chcę dopytać, a czy możemy na następną sesję się dowiedzieć rzeczywiście, jak to jest z tymi podatkami, czy oni płacą, czy, no kto, to co wymienione zostały, szpital, nadrzewny. Mówiłem, na to... szpital płaci. Co tam było, wielkopowierzchniowe płacą, natomiast mogę się, Arsenał i co? I fabryka mebli. No to... No to jakby tak można było sprawdzić i nas poinformować. Dobrze. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały odznaczonej numerem 3 na 58? Proszę o głosowanie teraz. Jak to mamy? 8 do 8 przy dwóch wstrzymujących się. 8 za. Nie, 2 przeciw. 8 za, 2 przeciw, 8 wstrzymujących się. Stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. 7d punkt porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. Jest to projekt oznaczony numerem 4 na 58. Poproszę panią Ewę Kapustę, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Przyłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały jest efektem kolejnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które zmieniają się od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca przyszłego roku 2023. Komisja się zapoznała i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4 na 58? Proszę o głosowanie teraz. Na guziczek. Na cyferkę. Możemy jakoś poradzić, że tą baterię ewentualnie sprawdzić, bo nie, na chwilkę poczekamy. Jest, zaskoczyło. Już pani jest za. Dobrze, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt się... Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dochodów od wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Jest to projekt oznaczony numerem 5 na 58. Również proszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Jest to uchwała, która wynika z kolejnej nowelizacji Karty Nauczyciela, która obowiązuje od 1 września 2022 roku i ustawodawca wprowadził tutaj funkcję mentora sprawującego opiekę nad nauczycielem początkującym. I ta uchwała stanęła na poprzedniej sesji, została zdjęta ze względu na, na brak jeszcze uzgodnień ze związkami zawodowymi. I tutaj ze względu właśnie na konieczność wypłacenia należnych dodatków funkcyjnych, mimo że były różnice w zdaniach ze związkami zawodowymi, pan burmistrz przedstawił tutaj nam taką uchwałę. I komisja się zapoznała. Powiem szczerze, że ja sama jestem naprawdę w wielkiej kropce tutaj, jak mam głosować. Z tego względu, że są to małe kwoty, które mają być wypłacane nauczycielowi, mentorowi, czy nawet tym wszystkim innym opiekunom stażu.
To tak wychodzi, tak jak popatrzyłam, nie wiem, może dobrze, może nie, ja jestem polonistka, nie matematyczka, więc mogłam źle policzyć, ale według mnie to wychodzi, że taki mentor ma dla swojego podopiecznego 2 godziny w miesiącu tylko za tą kwotę. Także to nawet niecałe 2 godziny. Nie wiem, naprawdę, komisja ja osobiście mam różne swoje mieszane uczucia. Na komisji mieliśmy i 2 głosy wstrzymujące się, jeden przeciw, 3 głosy popierające, także oddaję to. Rozumiem, że z tej matematyki wynika, że komisja opinie pozytywnie. Z tego wynika, tak, z tej matematyki tak wynika. Jasne, mam na myśli komisję. Tak. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Grażyno. Nie ukrywam, że właśnie to ja byłam przeciw. 80 zł brutto za opiekuna stażu, gdzie trzeba opiekę sprawować nad nauczycielem, który wchodzi do zawodu, i nie ukrywajmy, jest to no, taka praca, która zobowiązuje do pewnej jakości. 80 zł brutto w dobie inflacji, to policzcie Państwo, co my za to kupimy w sklepie. To jest po prostu żenująca kwota dla nauczycieli, wręcz uważam obrażająca nauczycieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Machniewska, proszę. Ja bym chciała się zapytać, jakie było stanowisko związków zawodowych i jakie związki zawodowe? Związek Nauczycielstwa Polskiego. Mhm. No to nie są duże kwoty, bo w uzasadnieniu tutaj mamy napisane. Tak, streszczyć proszę. W pierwszej wersji projektu przesłanej organizacji związkowej do uzgodnienia proponowano opiekunowi stażu nauczyciela kontraktowego 1,5 kwoty bazowej, czyli 54 zł, mentorowi jednego nauczyciela 2%, czyli 71 zł, a mentorowi lub opiekunowi stażu więcej niż jedno nauczyciela, więcej niż jednego nauczyciela 3%, czyli 107 zł. ZNP nie wyraził zgody na proponowane stawki, oczekując odpowiednio 3%, 3,5%, 4% kwoty bazowej, czyli 107, 124, 142 zł. Czyli też niewiele większe kwoty. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja chciałam tutaj pytanie w zasadzie zadać Pani Przewodniczącej. Czy Pani nadal stoi na stanowisku, że jeżeli nie zatwierdzimy tej uchwały, to po prostu to znaczy, chodzi o podwyżkę, to po prostu no, nic się nie zadzieje? Tak rozmawiałyśmy na komisji. Bo sprawy trzeba tak będzie potem wyrównać od tego 1 września, jeżeli to dzisiaj nie stanie, jeżeli to nie zostanie podjęte, tak? No, ludzie powinni dostać pieniądze. Właśnie to są te dylematy. Że ludzie powinni dostać pieniądze za swoją pracę, pracują od września. Tych nauczycieli, mentorów w naszym mieście jest raptem 5 osób, słuchajcie. Także to nie w budżecie miasta to nie jest bardzo duża kwota. Natomiast tu też chodzi o sytuację, żeby to no już, jak to się mówi, zatwierdzić raz i mieć to z głowy. Bo jeżeli na przykład przyjmiemy dzisiaj tę uchwałę, jeżeli tutaj możemy podjąć inną, znaczy podejmiemy tę uchwałę, to tak i tak będziemy jako komisja będziemy musieli się nad tym pochylić, żeby wrócić do innych stawek, do przeliczenia do innych stawek. Proszę bardzo, pan radny Dziedziński. Czy jest możliwe? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, takie pytanie. Zmiana karty nauczyciela, wprowadzenie tego mentora znosi opiekuna nauczyciela stażysty. Czy opiekun nauczyciela stażysty miał taką samą stawkę wcześniej przyznaną, czyli te 1,5%, czy miał stawkę wyższą? Bo jeżeli była to tak... Nie pamiętam, jak tam było. No właśnie. Jest pan rektor. To ja poproszę. Może jeszcze, nim uzyskamy odpowiedź, jeszcze proszę bardzo, pan radny Nazarewicz. Szanowni Państwo, dochodzimy w tym momencie do absurdu. Na inwestycje bez zgody Rady na ulicy Nowowiejskiego to pieniądze są, a natomiast nauczycielom, żeby po prostu ich nawet zachęcić, pieniędzy nie ma. Coś tu jest nie tak. Szanowni Państwo, ja będę głosował przeciw. Dobrze.
Proszę bardzo, panie radny. I jeszcze jedno pytanie. Czy te 1,5%, ta stawka, która zostaje tutaj w uchwale podana za opiekuna, czyli za tego mentora, ona w powiecie jest taka sama, czy u nas jest niższa, a w powiecie jest wyższa, czy to są jednakowe stawki? I czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę. Dlatego jeszcze raz jakby ponawiam pytanie, czy jeżeli teraz nie zagłosujemy, to co temat jakby oddalamy, czy nie lepiej zagłosować teraz, no właśnie, czy nie lepiej zagłosować na tak i przedyskutować to w ramach komisji, robić wszystko, żeby ta stawka była wyższa? Dobrze, te pytania rozumiem będą kierowane do pana dyrektora, który za chwilkę się odniesie do tego. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie dyrektorze. Wiele pytań, wiele wątpliwości i troszkę czasu muszę państwu zająć. Najpierw jeśli chodzi o procedurę. Jakikolwiek ustalenie regulaminu wynagradzania wymaga uzgodnienia ze związkiem zawodowym. Do tego uzgodnienia w tym wypadku nie doszło. Ale są wyroki sądowe i to było konsultowane z radcą prawnym, mówiące o tym, że pod hasłem do uzgodnienia niekoniecznie należy rozumieć podpisanie uzgodnienia, co dążenie do uzgodnienia, staranie się, aby zbliżyć swoje stanowiska. I dlatego uchwała ta została zdjęta z poprzedniej sesji, gdyż opinia związku wpłynęła dosłownie krótko przed tą sesją, że była negatywna. I w międzyczasie, między tymi sesjami doszło do spotkania burmistrza z przedstawicielami Związku Zawodowego. No przyszedł pan prezes z prezesem Związku Zawodowego ZNP. I na tym spotkaniu burmistrz zaproponował no, zmianę z tego, co było proponowane w pierwotnej uchwale z 70, nie pamiętam, chyba 2 zł, czy 74 na 80 zł. Zmianę dla opiekuna więcej niż jednego nauczyciela na 120 zł, czyli troszkę więcej niż było proponowane w pierwszej uchwale. Związek zawodowy nie wyraził na to zgody, natomiast związek zawodowy podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w opinii, mówiące o tym, że tam państwu podałem w uzasadnieniu te stawki, jakie związek zawodowy proponował. Na to z kolei nie zgodził się burmistrz. Także mamy tutaj no, protokół rozbieżności i uważamy, że no, staraliśmy się dojść do porozumienia. Jednak burmistrz zmienił trochę swoje stawki, prawda? To nie spotkało się z akceptacją związku. To tyle od strony formalnej. Natomiast jeżeli nie mamy tej uchwały, to tak jak państwo słusznie mówicie, no w tym momencie po prostu nie możemy wypłacać wynagrodzenia nauczycielowi, któremu powierzono funkcję mentora. Natomiast jeśli chodzi o opiekuna stażu, to oczywiście jest w poprzedniej uchwale obowiązujące, bo tu warto dodać, wśród państwa jest dużo nauczycieli, ale nie wszyscy jesteście nauczycielami, nie orientujecie się. Ta zmiana sposobu awansu zawodowego nauczycieli spowodowała, że już teraz nowi nauczyciele nie ma stopnia nauczyciela stażysty, nie ma stopnia nauczyciela kontraktowego, tylko nauczyciel zatrudniany od początku w szkole staje się nauczycielem początkującym i odbywa przygotowanie do zawodu. I w ramach tego przygotowania do zawodu ma wyznaczonego mentora, który ma go w tym no, pomóc w tym przygotowaniu. Natomiast do 2027 roku te osoby, które zaczęły pracę trochę wcześniej w szkole, jeszcze idą starym systemem awansu. W związku z tym, jeżeli oni są w okresie stażu na nauczyciela mianowanego, bo mają tytuł nauczyciela kontraktowego już, to dalej funkcjonuje opiekun stażu nauczyciela kontraktowego i aż do czasu, kiedy ukończą ten staż, prawda, kiedy zdadzą egzamin na nauczyciela mianowanego i to wygaśnie w 2027 roku. Ale w tym momencie nowo zatrudnieni, ci w ogóle po raz pierwszy w szkołach, to już są nauczyciele początkujący i oni mają wyznaczonego mentora. I teraz przechodząc do stawki, proszę państwa, przepraszam, że trochę długo, jak dla mnie to bardzo długo, ale jakie były wysokości? Otóż w tym starym systemie, gdy był nauczyciel stażysta, to w pierwszym roku miał opiekuna stażu i to była kwota 2,5% kwoty bazowej i to jest wypłacane przez rok. Ale potem stawał się kontraktowy, miał 3 lata, bo 2 lata i 9 miesięcy stażu nauczyciela mianowanego, jako nauczyciel kontraktowy, miał dalej opiekuna stażu i tam stawka była 1,5%.
W związku z tym można powiedzieć tak, że przez 3 lata było wypłacane 1,5%, a przez rok było wypłacane 2,5%. A teraz ten mentor opiekuje się aż do momentu, kiedy ktoś będzie zdawał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. I stąd ta propozycja utrzymania wysokości mniej więcej 2%, ponieważ kwota bazowa jest 3500 tam z haczykiem teraz, stąd się wzięło te 72 zł w pierwszej wersji, no a po spotkaniu z szefem związku, prawda, wzrosło do 80 zł. Taka jest jakby historia tej kwoty. Mamy 5, tak, bo to jest pierwszy rok. Za rok oczywiście te osoby będą kontynuowały swoje przygotowanie do zawodu, będą zatrudnieni, zostaną następni, bo znowu będzie kilku następnych mentorów, za 2 lata znowu następni. Spodziewamy się, że w docelowym okresie będzie funkcjonowało u nas około 20 mentorów. Co tu jeszcze Państwo pytaliście, żeby wyjaśnić do końca, przepraszam. Aha, co będzie tak, co będzie, jeżeli nie przyjmiecie? Będziemy dalej płacili opiekunowi stażu nauczyciela kontraktowego, bo to mamy w poprzedniej uchwale. Opiekuna stażu, stażysty nie ma już, bo już nie ma w szkole żadnego nauczyciela stażysty. Natomiast mentor no, będzie czekał na ustalenie przez Państwa stawki. Natomiast tutaj w jednym z rozwiązań, co tu widzę padło, no jest pewnym rozwiązaniem, jeżeli Państwo przyjmiecie uchwałę w tej wersji, prawda? Bo to nam chociaż pozwoli od 1 września wypłacenie tych kwot, a jeżeli będzie wola burmistrza i Państwa jako Rady Miasta inna, to zawsze możecie przyjąć zmienioną stawkę i uchwałą, prawda? I będą stawki takie, jak będzie Wasza uchwała. Aha, wysokość w innych samorządach, przepraszam. W powiecie nie znam i tak naprawdę nie znam. Natomiast przygotowując się do spotkania ze Związkiem Zawodowym, w danej chwili wydrukowałem z Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ostatnio przyjęte w różnych samorządach uchwały. I w tych ostatnio przyjętych to było 10 uchwał i w nich była w jednym miejscu stawka 200 zł, była w jednym miejscu 150, była w jednym miejscu 120 kilka, to były 3, było w 4 czy 5 miejscach, w 4 miejscach 100 zł, było w 2 miejscach podobnie jak tutaj 70 kilka złotych, a w jednym miejscu w Ełku, chyba jak się nie mylę, ale mogę popełniać błąd, 40 do 50 zł. Takie stawki były przyjęte w tej chwili. Proszę o spokój na sali. Z związkiem, czyli to było gdzieś około tygodnia temu. To chyba wszystko, tak? Panie dyrektorze, przepraszam najmocniej. Ja bym chciała jeszcze zapytać, na ile absorbująca jest ta relacja? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. No właśnie. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Chodzi o zakres, jakby tej relacji między nauczycielem stażystą, a pomiędzy mentorem. Wśród państwa jest i pani dyrektor, prawda, i pan dyrektor. Znają te zakresy. Szczerze mówiąc, w moim odczuciu jest to bardzo podobne zadania do opiekuna stażu. Tylko przedtem nazywało to się nauczyciel stażysta, miał opiekuna stażu i pisał projekt tamtego rozwoju za okres stażu, a potem sprawozdanie, ten nauczyciel, a teraz nazywa się początkujący, zaczyna przygotowanie do zawodu, no i nazywa i ma nie opiekuna stażu, a ma mentora. Czy to jest jakby taka opinia, którą się pisze, bo jak dziś usłyszałam, nie, było... na raz na kwartał? Nie. To jest, to proszę mi poprawić, bo już tych szczegółów nie znam, czy to raz do roku, lekcja jedna, prawda, konieczna z mentorem. To raz lub tam 2 razy do roku, ale tam, to znaczy tak, bo tam były jeszcze czasy, że tam trzeba było częściej pisać. To są też i hospitacje lekcji, to są lekcje pokazowe dla tego konsultacji. No, tak jak mówię, na pewno nie są to 2 godziny w miesiącu przeznaczone dla danego nauczyciela. Podopiecznego, tylko że dużo więcej. Także jako że to jest podobny zakres prac do opiekuna stażysty czy kontraktowego, to i stawki zostały zaproponowane podobne. Natomiast warto jeszcze dodać, że jednym z podstawowych argumentów było też to, że Państwo otrzymujecie od nas w styczniu sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli i my zdecydowanie osiągamy wymagane przez kartę nauczyciela średnie, wręcz przekraczamy je na poziomie nauczycieli dyplomowanych o około 250 zł miesięcznie, na poziomie nauczycieli o niższym stopniu nawet dochodzące do 400-500 zł miesięcznie więcej. Także my te stawki osiągamy i nie musimy ich nadrabiać wysokością dodatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pani Grażyna.
Ja jeszcze tak bym chciała trochę podsumować, bo pani radna Elżbieta Zabłocka powiedziała i zwróciła uwagę na to, że jeżeli chodzi o konkursy dyrektora, to dwie placówki nie były w ogóle obstawione osobami, które by chciały być dyrektorami. I tak samo ja się obracam w środowisku nauczycielskim, proszę mi wierzyć, że za te pieniądze to nikt nie będzie chciał być mentorem. Bo to jest naprawdę bardzo przykra kwota. Dziękuję bardzo. Dobrze. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/58? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 7 za, 3 przeciw, 8 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych. Jest to projekt oznaczony numerem 6/58. Tutaj poproszę również panią Ewę Kapusto, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Z kolei ta zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kształtu organizacyjnego miejskich jednostek oświatowych w związku z dojściem szkoły muzycznej pierwszego stopnia i od razu przy okazji uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z reformy oświaty, czyli zamiast zespołu szkół numer 1 jest szkoła podstawowa numer 1, po prostu to nazewnictwo. I komisja zapoznała się jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/58? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7g porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 7/58. Poproszę panią radną Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Jest to projekt oznaczony numerem 8/58. Również poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Przystępuję. Chyba, że ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Mam pytanie takie redakcyjne, bo czy w momencie, kiedy projekt uchwały zostanie zaakceptowany przez regulatora i wróci do nas, jeszcze jakieś zmiany będą mogły być w tym projekcie dokonywane, czy to już jest wersja ostateczna i ma być, że tak powiem, tylko później przez nas przegłosowana? Szanowni państwo, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków jest wymóg opinii, uzyskania opinii regulatora właśnie w zakresie tego projektu, tej uchwały. I zgodnie z tym, z tą regulacją my taki projekt przygotowaliśmy i do państwa przekazaliśmy. Czy jest to, nie mam doświadczenia w takim zakresie, w momencie kiedy ten projekt jest pozytywnie zaopiniowany i są do tego zmiany. Wydaje się, że jeżeli projekt jest pozytywnie zaopiniowany, Wody Polskie nie mają do tego żadnych jakichkolwiek zastrzeżeń, to wojewoda również zatwierdzi tą uchwałę jako projekt, który powinien obowiązywać.
czy my możemy wprowadzić w uchwale jeszcze jakieś zmiany później? Tak, oczywiście, że tak. W tej chwili tak. Jak... Z czym mam, znaczy jeżeli zostanie przez regulatora uzgodniona? W momencie, kiedy zostanie uzgodniona, tak. To jeszcze możemy wprowadzić zmiany. Oczywiście. Pytam pod kątem takim, że mam pytanie odnośnie rozdziału 10, a raczej może wątpliwość. Chodzi o warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. Proszę o spokój. I pobór wody z hydrantów, bo zobowiązuje się tutaj uchwała, zobowiązuje do składania przez podmioty, które pobierają wodę do celów przeciwpożarowych, a mianowicie jednostki ochotniczych straży pożarnych i jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, do składania informacji po każdorazowym pobraniu wody z sieci. Otóż na terenie miasta, w trakcie działań jakichś tam ratowniczych, jeżeli do takich dojdzie, jednostki ochotniczych straży pożarnych biorą udział też jednostki spoza miasta, tak, czyli z gminy, i te jednostki będą wodę pobierać, natomiast one nie mają jakby obowiązku prowadzenia jakiejś ewidencji czy udzielenia odpowiedzi na pisma czy składania sprawozdań z ilości pobranej wody, bo tam to są organizacje społeczne, które nie mają w swoim obowiązku pełnienia, znaczy prowadzenia tego typu dokumentacji. W związku z tym, że organizatorem działań jest Państwowa Straż Pożarna, to ona powinna być w tej uchwale zobowiązana do tego, żeby udzielić informacji o pobieraniu wody. Natomiast uważam, że każdorazowe pobranie wody i wymaganie przez to sprawozdania na piśmie, no jest jakby nie bardzo uzasadnione. Jeżeli mamy o czymś takim mówić, to raz w miesiącu uważam, że byłoby to w zupełności wystarczające. Znaczy ja się do tego tak precyzyjnie nie odniosę, bo ja nie jestem twórcą tego regulaminu, natomiast powiem tylko tak, podobnej treści regulamin został przekazany do Wód Polskich do zaopiniowania, pamiętacie Państwo, bodajże w maju czy w kwietniu bieżącego roku, i tego punktu akurat Wody Polskie nie zakwestionowały. Tego paragrafu, który... Wody Polskie nie. Nie, no ale jest... ten punkt już był przekazany do zaopiniowania raz, tak? Ten projekt tego regulaminu. On został poprawiony zgodnie z sugestiami wód i tego akurat punktu wody jak gdyby nie podważały, że on jest prawidłowo sformułowany i został tylko powtórzony w projekcie tej uchwały. No rozumiem. No dobrze. Nie bardzo widzę sposób egzekwowania tej... Dobrze. Dziękuję panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 8/58? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 7 i porządku obrad, projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 9/58. Poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby się odnieść do tego projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/58? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję państwu za obecność.